Podcast rozwojowy. Witają Was Sylwia Michalska i Tomasz Szwed. To dzień dobry. Cześć dzieciaki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A dzisiaj o pokoleniach, o różnicach pokoleń. I teraz tak, baby boomers, pokolenie X, pokolenie Y i wreszcie nasi goście, czyli pokolenie Z. Jacy są, co ich wyróżnia i czy faktycznie żadne z innych pokoleń do tej pory nie zwracało uwagi bardziej na work-life balance. Czy to prawda, czy nieprawda? O tym dzisiaj. Sylwia, teraz ty. Wiecie, co to jest w ogóle pierwszy raz, jak mamy gości, także stąd. Tak, ja bardzo wam dziękuję, że znaleźliście czas i ja chciałam najpierw zacząć od przedstawienia, może tak tradycyjnie, bo zaprosiliśmy Marię Stachowiak. Dzień dobry. Maria, powiedz parę słów o sobie, może nie historię naszej. To jest najgorsze pytanie. Tak, dokładnie. No dobrze. Nie wiesz, ale też w kontekście różnic pokoleniowych, ile masz lat. Tak, od tego chyba zacznę. A później pójdzie. No dobrze, to zacznijmy od tego, bo w miarę się przygotowywałam do tych różnic pokoleniowych i nawet sobie sprawdziłam, jakim ja na pewno jestem pokoleniem. Bo ja jestem trochę na takim styku. Nie jesteś na styku. No jak na styku? 9-6 rocznik. Mam 28 lat za chwilę, bo 1 stycznia się rodziłam. No to jesteś na styku. No to jestem na styku, więc ja jestem takim, niby jestem zetką. Ale tak naprawdę realnie to jestem milenialsem ten ostatni rok. I powiem wam szczerze, że może zacznę od tego, że ja właśnie tak się trochę czuję. Że nie do końca identyfikuję się z tymi zetkami. Nigdy się nie identyfikowałam. Jakoś zawsze miałam takie poczucie, że to jakoś w ogóle do mnie nie przemawia, że ja nie umiem się w tym odnaleźć. Ale też miałam tak, że jak widziałam milenialsów, to też czułam, że to nie moje. Że ja jakoś nie jestem blisko tych różnic. I miałam też taki okres, że sobie myślałam, że te różnice pokoleniowe to jest trochę taka jakaś mrzonka i coś, co jest totalnie nieprawdziwe. No więc zaczynając tak, jestem milenialsem, ale blisko zetek. To może od tego. No i co robię? Dużo zarządzam projektami, takimi employer brandingowymi, ale też no, prowadzę szkolenia, czyli jestem na takim styku z wykształcenia, jestem psychologiem i może od tego warto zacząć. Prowadzę dużo takich programów rozwojowych, no i to też Sylwia, mamy parę takich na koncie wspólnym, no, ale też zarządzam projektami employer brandingowymi, a przede mną taka tranzycja na dosyć poważne stanowisko teraz. Nie będę teraz może tu spoilerowała, natomiast w najbliższym czasie też planuję dużą zmianę zawodową, taką menadżerską też. No więc tym się zajmuję. No i jestem na pograniczu pokoleń. Hubert, ty? No ja was, Tomku i Sylwią, muszę zmartwić, bo ja mam bardzo podobnie. Mógłbym powiedzieć, że też dość ciężko mi się odnaleźć w środowisku zetek, tak jak mogę być postrzegany ze względu na wiek. Zarówno pod kątem właśnie poczucia humoru, jak i tam gdzieś podejścia do swojego życia. No cóż, ja was poznałem, to mogę naszym słuchaczom powiedzieć, poznałem was na szkoleniu soft skillowym. Jednym z dwóch, na którym byliśmy razem, zdaje się, w firmie, w której pracuję od dłuższego czasu, właśnie w branży IT. No i podobnie czy tak jak koleżanka ze studia obok, raczej rozwijam się w kierunku właśnie menedżerskim i też tutaj dynamicznie swoją przyszłość w tym kierunku pcham. Czyli rozumiem, że zaprosiliśmy zetki i jedna jest zetka na styku, a drugi jest zetką, która się nie identyfikuje z zetką. Tak, tak, okay. Można powiedzieć, że no to dobrze, się zapowiada. Do boomerstwa bardziej niż do pokolenia Gen Z. To mnie się pytania skończyły. Ale słuchajcie, my też dużo wiemy na temat tych pokoleń, bo ja... No właśnie, to też... To nasze środowisko będziemy... de facto, nie? To, tak. To też można to, ja, to ja wyjdę od opisu zetek i tutaj odwołując się do badań, ale kurczę, ja mam poczucie, właśnie zastanawiam się, czy to są stereotypy, że pokolenie Z jest przywiązane do nowych technologii, że życie wirtualne to jednak jest duża część ich aktywności, że mają takie nastawienie mocno realistyczne, ale też i materialistyczne. Że potraficie, czy pokolenie Z potrafi kreatywnie docierać do informacji, to też jest taki wyróżnik. I ważny jest dla was elastyczny, raczej zadaniowy system pracy. Sami chcielibyście określać reguły i macie wysokie wymagania. O, to tak, taki przegląd, co jest dla was ważne. Hubert. No, myślę, że można się z tym zgodzić częściowo. Faktycznie. Z czym byś się zgodził, a później z czym nie? Najbardziej bym się zgodził z tym zachowaniem elastyczności i takiego work-life balansu w codzienności.
W zasadzie odkąd pamiętam, zawsze dążyłem do jakiejś takiej swojej samodzielności i tego, żeby wychodzić jak najbardziej na swoje. No ale też, żeby właśnie to było zależne ode mnie, nie? Że unikałem takich sytuacji w stylu, że jakaś praca, minuta w minutę, 8:16, deska w deskę, jakieś jasne, stałe, sztywne obowiązki, tylko raczej właśnie elastyczność zarówno tego, czym się zajmuję prywatnie, jak i tego, gdzie pracuję w firmie, w której obecnie pracuję, no to mam bardzo dużą elastyczność tego, co robię i to jest jakby jeden z takich moich priorytetów w doborze tego, czym się zajmuję na co dzień, żeby była właśnie ta elastyczność. No i duży wybór tego, co będę dzisiaj robił, nie? Mam jakąś chwilę wolnego czasu i sobie zadecyduję, czy będę zajmował się tym, czy skontaktuję się z kimś, czy gdzieś pojadę, czy zrobię coś innego, że to nie jest jakby taki schemat dzień w dzień, od poniedziałku do piątku, potem od piątku do niedzieli. I tak. Ale podejmując pracę, pytałeś o tą elastyczność pracodawcę twojego? Ciężko powiedzieć, bo jakby historia tego, jak zacząłem pracować w firmie, w której pracuję, nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś o tym rozmawialiśmy, jest dość niecodzienna. Ja tam zacząłem pracować, to jest w zasadzie bardzo duża korporacja, zacząłem tam pracować, jak jeszcze byłem w ogóle nieletnią osobą i oni zatrudnili mnie na wykonanie takiego projektu do serwerowni, monitoringu IoT. No i tak trzyma nam się ten kontakt do dzisiaj w zasadzie. Natomiast no, firma jest taka pod tym kątem bardzo elastyczna i bardzo otwarta, nie? Mm-hmm. Taka bardzo, bardzo nowoczesna, można powiedzieć, że tak pod tym kątem mocno pod Gen Z właśnie. Mm-hmm. A z takich rzeczy, które są bardzo oceniające pokolenie, czyli to, że jesteście roszczeniowi, to, że no właśnie, koncentrujecie się bardzo na tych oczekiwaniach finansowych, to jest to prawda, czy część prawdy? Jak ty się do tego odnosisz? Ty osobiście, ale też to jakbyś powiedział trochę. Znaczy, wydaje mi się, że tak. Patrząc na środowisko, to faktycznie tak jest. Patrząc po sobie, nie nazwałbym siebie osobą roszczeniową, ale co do wymagań, to jak najbardziej bardzo wymagającą od samej siebie i też od innych jakby w tym aspekcie. Mówię tu o jakichś tam, wiadomo, o zleceniach czy takich rzeczach. No ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś potrzebuję, coś chcę, mam, nie wiem, drogie hobby, jedno, drugie, trzecie i chcę jakby te swoje potrzeby zaadresować, no to po prostu to ja muszę się tym zająć, żeby to zrobić. I to ja muszę pracować więcej, czasami ciężej, chociaż zazwyczaj w moim przypadku mądrzej, bo unikam takiej wołowej pracy, że tak powiem. No i wiem, że no, chcąc coś zrobić, no trzeba to zainwestować, zrobić to od siebie, nie? Poświęcić się dla tego, żeby to zrobić. No ale myślę, że jakby wśród rówieśników faktycznie można odnieść takie wrażenie, że wszystko powinno być, bo tak. Bo inni mają, bo takie czasy i po co się starać, żeby to robić. Natomiast mówię, mam wymagania, ale roszczeniową osobą bym siebie nie nazwał. A to wrócimy jeszcze do tej roszczeniowości. Maria, a ty jak się odnajdujesz w tym, o co Sylwia pytała? Ja mam duży kłopot z tym, dlatego że ja w ogóle się trochę nie odnajduję. Ja nigdy się nie odnajdywałam, bo zacznijmy od tego, że zacznijmy od tego work-life balance, bo to jakoś pierwsza myśl była taka, która do mnie przyszła. Ja nigdy nie twierdziłam, że work-life balance istnieje, albo nigdy nie byłam osobą, która uznawała, że work-life balance jest ważny, albo inaczej. Ja wam powiem, jak ja rozumiem work-life balance. No właśnie, to znaczy, że dla mnie work-life balance to jest tak, że są momenty, kiedy jest więcej pracy, albo po prostu jest coś ważnego do zrobienia i wtedy ja muszę się tym zająć i potrzebuję się, albo nawet nie muszę, bo to jest, nie wiem, z jakiegoś takiego powinnościowego, że ja potrzebuję się tym zająć i chcę się tym zająć i jestem w stanie pracować na przykład tydzień po 12 godzin dziennie. I ja tak robię i Sylwia jest w stanie to powiedzieć, że ja mam takie momenty, że pracuję bardzo dużo, trochę mnie jakby nie ma. Ale potem jest też taki moment, że jeśli na przykład odpoczywam albo planuję jakiś wyjazd, czy planuję urlop, to ja też jadę na ten urlop i jestem na tym urlopie i nie chcę wtedy zajmować się pracą. Więc dla mnie taki work-life balance, gdzie mam 8 godzin pracy, a potem robię jeszcze inne rzeczy, trochę jest niemożliwy albo nawet dla mnie wydaje się nieefektywny, bo ja nie wykorzystuję tego potencjału, który mam w danym momencie. No, różne rzeczy się dzieją. Są dni, w których nie mogę na przykład popracować cały dzień, bo dzwoni do mnie moja mama, która potrzebuje pojechać, nie wiem, do szpitala. No ja wtedy zajmuję się czymś innym, na rzecz jakiejś innej rzeczy. Więc jakby zacznijmy od tego, że jakby nigdy nie wierzyłam w taki work-life balance, który jest połączeniem, że codziennie ja muszę zadbać o wszystko, co jest dobre. Czy takiej rutyny, tak? Rozumiem jako... Znaczy, bo tu trzeba też tą jakby pracę i rzeczy, które się robi jakby poza pracą mocno rozdzielić, nie? No bo trzeba by sobie zdefiniować ten work-life balance, czy chodzi nam o 8 godzin w pracy jakby etatowej,
czy też jak ktoś ma jakby, nie wiem, swoją działalność i chce to mocno rozdzielać, czy ktoś, kto robi w ogóle jedno i drugie, co jest już w ogóle, można powiedzieć, że wtedy nie istnieje work-life balance, wtedy po prostu gospodarujemy sobie trochę life. Dokładnie. Żeby czasami było na to miejsce. No nie wiem, jak wy byście w ogóle to zdefiniowali. No właśnie, bo dla mnie work-life balance jest właśnie oddzieleniem, ale każdej doby, każdego dnia, oddzieleniem pracy od życia pozazawodowego. To już nawet mi nie chodzi o pasję, tak? Ale mam pracę, mam zapomnienie o pracy i mam sen. I to są takie trzy fazy. I dla mnie to jest work-life balance. Ja sobie nie wyobrażam, no, czy wyobrażam, bo czasami to robię, ale jakby nie chcę tego robić, że pracuję, tak jak Maria powiedziałaś, wiesz, kilkanaście godzin na dobę, zabieram pracę z pracy do domu i jeszcze wieczorami otwieram tego laptopa. Nie chcę tego robić. Czasami muszę oczywiście, ale nie chcę. I teraz, tak jak ja rozumiałem was, czy wasze pokolenie, to rozumiałem w taki sposób, że wy właśnie jesteście pokoleniem, które bardzo dba o to, żeby każdego dnia, każdej doby oddzielić pracę od życia pozazawodowego. No to jak to tak postrzegałem? Wydaje mi się, że tak to wyglądało. I też bardzo dużo było takich wrażeń i dużo było tej komunikacji wokół tego, ale ja nie wiem, czy to tak dokładnie wygląda, czy faktycznie tak jest. Wydaje mi się, że to są inne czynniki, które o tym decydują, bo to jest kwestia tego, chyba jakie cele kto chce realizować. I trochę, nie? Też rodzaj pracy, nie? Bo na przykład mi jest bardzo ciężko to rozdzielić, bo nie mówię tutaj o tej tak jakby pracy etatowej na co dzień, ale rzeczy, które zajmuję się poza pracą, którą można nazwać jakby działaniami jakimiś tam zarobkowymi, to jest do tego stopnia moja pasja i codzienność, że nie uznaję tego jako pracę. Bo ktoś patrząc z zewnątrz mógłby powiedzieć, gościu, w ogóle ty nie śpisz w ciągu doby, ty nie masz na nic czasu, weź trochę odpocznij. Ja mówię, ty, ale ja odpoczywam, skończyłem pracę o 16 i jakby robię swoje, lubię robić to, co robię. To jest moja pasja, to mnie kręci, jest to jakby kilka też rzeczy. No i pytanie, gdzie zdefiniować tą granicę? Czy praca to jest praca, to jakby czego nie lubimy? No bo jeżeli lubimy swoją pracę i to jest nasza codzienność, to nawet jeżeli robimy to 20 godzin na dobę, no to nadal to jest jakby odpoczywamy nie przy tym. Nie potrzebujesz od niej odpoczywać. Nie jest to męczące, no. Natomiast ja jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo słyszałem teraz, że rzeczywistość jest troszkę inna i tak to na co dzień nie wygląda. I ja właśnie definiowałem wasze pokolenie jako pokolenie osób, które to one decydują, czyli to wy decydujecie, że tak ma wyglądać. Bo moje pokolenie, też stereotypowo oczywiście, to jest tak, że rzeczywistość jest inna, życie jest inne i moje pokolenie nie umie samo zadecydować o oddzieleniu tego. A ja was postrzegałem jako osoby, które zamykają laptopa. Oczywiście, jeśli praca to nie jest pasja, to co Hubert powiedziałeś. Czyli chciałbyś podkreślić, że dla twojego pokolenia to jest taki hołd pracy. Dobrze, że mam pracę, to muszę robić wszystko dla tej pracy. Szef powie, zostań 10 godzin, to zostajesz 10 godzin. No tak piszą w książkach. Ja tak słyszę, że to bardziej chodzi chyba o zasady. Bo ja na przykład też mam, to ja częściowo dzielę na przykład to, co ty, Tomek, mówisz, bo ja nie powiedziałabym i nie wiem, no może Sylwia się z tym nie zgodzi, ale ja bym powiedziała, że ja jestem całkiem ustrukturyzowana w tym, jak ja pracuję. Ja potrzebuję mieć jakieś takie rytuały pracowe i lubię mieć określone, kiedy pracuję, a kiedy na przykład nie pracuję. I to, że pracuję dużo, no to jest jakby jedna kwestia, ale druga kwestia, ja też respektuję zasady, które dotyczą tego, że na przykład, to też jest ciekawe, jak ty to skomentujesz w kontekście firmy IT, która dużą elastyczność nadaje. Mi ta elastyczność czasami pasuje, czasami nie. I to jest trochę tak, że jakby wtedy, kiedy mi pasuje, to jest fajnie, ale dobrze jest, ja to teraz mówię z perspektywy osoby, która na przykład zarządza jakimś zespołem. Mi jest łatwiej zarządzać ludźmi, albo jest mi łatwiej współpracować z ludźmi, jak my mamy jakieś określone zasady współpracy. Czyli jeśli jak ja mam osoby, które zaczynają pracę o godzinie 8 i kończą o 16 i mam osoby, które pracują od godziny na przykład 10, 11 i kończą o 18, to dla mnie jako dla liderki jest jakaś taka konieczność albo takie zastanowienie, no to kiedy ja mam robić czas dla tych ludzi, żeby się razem spotkać. I jest mi łatwiej na przykład określać, nie wiem, sloty czasowe, że ja między 10 a 14 mam na przykład spotkania z osobami, z którymi pracuję, bo po prostu jest łatwiej. Ale mnie osobiście denerwuje, że jeśli mam project managerkę, która mi mówi, zadzwonię w wolnej chwili, albo to możemy o 19:30, no i teraz to jest osoba, z którą ja na przykład współpracuję. No i teraz ja się zastanawiam, robię projekt,
i w jaki sposób ja mam to potraktować. To jest takie... I dlatego ja trochę nie wierzę w ten work-life balance, że ja muszę być uważna i odpowiedzialna za to, żeby siebie samej nie przepracować. Mhm. Bo jest ale jeszcze takie... też inni są niedostępni, tak. Nie? Bo inni też mają work-life balance dokładnie w innym punkcie niż ty na przykład. Dla mnie to jest ta elastyczność, że czasami jestem w stanie zaakceptować to, a czasami nie. A mam wrażenie, że właśnie te pokolenia, no, nazwijmy ten boomersi, czy pokolenia, które były przyzwyczajone do innej pracy, tam jest taki, nazwałabym to z angielskiego hard stop, nie? Że wydaje mi się, że pracujemy do godziny 15 bądź 15:30 i ja mieszkam w takim miejscu, gdzie wydaje mi się, że firma w ten sposób działa. Ja patrzę przez okno i godzina 15 wybija i te wszystkie osoby wyjeżdżają autami. Ósma, wszyscy przyjeżdżają, parking jest pełen. I to jest okej, czy to nie jest okej z twojej perspektywy? Wydaje mi się, że to zależy, nad czym pracujemy. Wydaje mi się to... A ty byś tak chciała pracować? I czy ciąży w ogóle na tobie taki wymóg jakby zaadresowania tych samych osób, które o 8 godzinie chcą się z tobą zdzwonić i o 19, nie? Bo właśnie co innego nie? Jakby wyregulować sobie na przykład spotkania w ciągu dnia, żeby ze wszystkimi się koło południa zdzwonić, a co innego, gdy musisz być zarówno o 8, jak i o 18. Dokładnie. Czyli można powiedzieć, że twój dzień się rozciąga do 10 godzin. Mhm. Ja wolę jakieś oczekiwania i jakieś takie zasady współpracy określać pod tym kątem. Że jakby rozumiem to, że można mieć inaczej. Rozumiem to, że ktoś ma małe dziecko i o 14:30 chce skończyć pracę. No i teraz ja mam jakąś dozę elastyczności, no ale też ja daję sobie przyzwolenie na to, żeby powiedzieć, że czegoś nie chcę, nie mogę bądź nie będę robić, bo to na przykład już moją granicę gdzieś przesuwa i idę w kierunku przepracowania. To jeszcze cofnę się, bo chciałam też powiedzieć coś ciekawego, co wcześniej poruszyliście a propos pasji i lubienia tego, co się robi. Ja też zawsze miałam taki kłopot, że do mnie ludzie przychodzili z takimi dwoma tematami. Pierwszy temat był taki, że Maria, ty tak dużo pracujesz. Ty chyba to lubisz. Hmm. A ja mam takie, no tak, lubię. Lubię pracować. Niesamowite, a ty nie lubisz pracować. Ja po 6 godzinach, dziewczyna, moja koleżanka, która pracuje w korporacji, ja po 6 godzinach to już jestem zmęczona. Ja już nie mam sił, już mi się nie chce. A ty czasami, ty pracujesz tak po, zdarza ci się tak cały dzień pracować, po 10-12 godzin. A ja mówię, wiesz co, no tak, tylko ja to sobie jakoś rozkładam. No, no jestem w pracy te 12 godzin, ale mam czas na odpisanie na maile, na jakąś pracę koncepcyjną, spotkanie z klientem, tam jest jakby dużo rzeczy, nie? Plus jeszcze no, prowadzę własną firmę, czyli ja jestem tym człowiekiem, który pracuje nie dość, że gdzieś, to jeszcze swoją firmę prowadzi, więc ja w sumie po godzinach robię swoje rzeczy, nie? Dokładnie, ale tutaj jesteście takimi, no mówimy o indywidualnych preferencjach, o tym jak lubicie, a gdyby teraz rozszerzyć to na waszych kolegów, znajomych, przyjaciół, to macie podobnie z nimi, czy jednak są różnice, Hubert? Znaczy, jeżeli chodzi o samą pracę, to wydaje mi się, że w pracy współpracuję z ludźmi, którzy są właśnie ambitni i zaangażowani w to, co robią. Widać, że się w tym odnajdują. Mm-hmm. Są takimi totalnie entuzjastami i widać, że tam większość, no wiadomo, nie wszyscy, ale większość ludzi po prostu emanuje taką pozytywną energią w pracy i to jest też na przykład jeden z moich motywatorów. To jest coś, co mnie napędza, żeby do tych ludzi tam chodzić, się z nimi widywać, odwiedzać to biuro. No bo widać, że mają... Mówimy o osobach w twoim wieku mniej więcej. Czyli tak, mamy dość młode środowisko, ale mamy też osoby, które wykraczają gdzieś tam poza tą 30, czy nawet 35 lat. No i jak się tak zastanowię, to jest troszeczkę różnica faktycznie w nastawieniu, ale u nas generalnie w środowisku pracy wszyscy raczej są właśnie takimi entuzjastami tego, co robią. Maria, a u ciebie? Ja mam różne doświadczenia, bo ja mam doświadczenia i z osobami młodszymi, bo też pracowałam w takim miejscu, w którym pracowały osoby młodsze, jeszcze studenci. No ja już nie byłam studentką, ale też pracowały osoby starsze. I tu mam oba doświadczenia. Mam takie doświadczenia ludzi, którzy na przykład o godzinie 16 zamykają komputer i po prostu ich nie ma. I to jest właśnie, ja bym powiedziała, że to co ty, Tomek, powiedziałeś, że to jest właśnie to trochę podejście. I wśród młodych to trochę jest. Ja tam wśród tych akurat tych osób, które miałam szansę poznać z tych młodszych, też widzę trochę dwa takie podejścia. Albo właśnie tacy entuzjaści, którzy bardzo dużo robią i dla nich wszystko jest okej. Trochę nawet tych granic tam nie ma. Albo wręcz tacy, którzy jakby jest jakiś taki brak odpowiedzialności za to, co w ogóle robimy. Jakieś takie rozmycie. Ważniejsze są te rzeczy poza niż to, co w pracy. Ale... No i to jest właśnie przykład Zetek.
To ostatnie, bo to, co wy opowiadacie, to nie wiem, Sylwia, czy ty tak samo słyszysz, ale to jest w ogóle niecharakterystyczne dla Zetek. W ogóle. Bo jeśli Maria mówi, że on nie wierzy w work-life balance, to ja sobie myślę, work-life balance nie jest bożkiem, którego można wierzyć albo nie wierzyć. Albo to się bierze garściami, albo nie. I tyle. I myślę sobie, jak rozmawiam też z Zetkami takimi stereotypowymi, to oni właśnie to mówią, że ja sobie to biorę. To, że mi lider, liderka powie, że mam, nie wiem, czekać na telefon o godzinie 19:30, no sorry, jest piątek. To nie jest ten moment. I wiesz, oni to biorą sami, oni sobie sami tworzą work, sami life i sami balance. Natomiast tak, no wy dla mnie nie wkomponowujecie się w to, co tu jest napisane, co mamy wydrukowane z internetu. No właśnie, nie wkomponowujecie się, czyli może to w ogóle jest jakiś jeden wielki stereotyp i na to warto nałożyć absolutnie różnice indywidualne, czyli to, co ja usłyszałam od was. Branże, w których robimy. Ale branża jest związana z waszą pasją, z waszymi zainteresowaniami i z tym byciem entuzjastą, że jeżeli masz dużą pasję w tym, co robisz, no to ten work-life balance nie jest ci teraz potrzebny, a jeżeli będzie, no to masz zasoby, żeby go sobie zaprojektować w życiu. Zgodzę się z tym, że w kwestii właśnie gospodarowania swoim czasem i oddzielania tego, gdybym miał pracę, która jest typowo tylko i wyłącznie jakby źródłem dochodu, właśnie, nie lubię, tak. To myślę, że byłoby bardzo twarde zarządzanie swoim czasem. Okay. Nie byłoby odbierania telefonów po godzinach, pisania, że aj, coś się zrobiło, to jest jakby twój zakres odpowiedzialności, weź to ogarnij, tylko dobra, jutro o 8 możesz dzwonić. Mm-hmm. Czy wy wiedzieliście, co chcecie w życiu robić? Albo od kiedy wiedzieliście, czym się chcecie zająć? Maria, może tak będę zamiennie. Ja wiedziałam bardzo wcześnie. I ja byłam dosyć skoncentrowana. Ja nigdy nie wiedziałam, jak dojdę do pewnych rzeczy, albo co dokładnie, jak ta droga będzie wyglądać, ale ja, to chyba było w liceum, tak mi się wydaje, Boże, jak teraz sobie pomyślę, kiedy to było, to już jest szmat czasu, zaczyna się to robić, szmat czasu. Tomek, szmat czasu dla nas. Boziu. Tak sobie myślę, że ja już wiedziałam w drugiej liceum, że będę chciała działać gdzieś w obszarze rozwoju ludzkiego i będę chciała mieć na pewno firmę szkoleniową kiedyś, pewnie. Natomiast to nie było tak, że ja musiałam to mieć, tylko tam było bardzo dużo różnych doświadczeń. I ja to sobie zawsze tak wyobrażałam, że ja wiedziałam, że ja mam jakiś taki cel na samym końcu, natomiast na tej drodze pojawiają się różne inne cele. I ja zawsze to weryfikowałam. Okej, czy to mnie będzie wspierać, czy to mi będzie przeszkadzać? Jakoś tak intuicyjnie starałam się po prostu dobierać. I tu też wam powiem ciekawą rzecz, bo chcę trochę to odczarować, bo mnie osobiście kłuje, jak do mnie przychodzą ludzie, i mi mówią, a mam mnóstwo takich osób. Po pierwsze zacznijmy od tego, że ja się boję przyznawać, ile mam lat, bo to, co ja robię, to jest coś, co robią osoby, które z reguły są starsze. Mm-hmm. I ja dostaję, jak powiem, ile mam lat, to dostaję taki feedback, że ty jesteś taka młoda? To ja nie wiedziałam, że ty to jak ty tu jesteś w tym miejscu? Albo, a no tak, bo ty lubisz tak. Ty zawsze lubiłaś tak różnorodnie, tak dużo rzeczy robisz. Czyli muszą jakieś wytłumaczenie znaleźć. Że jakby ktoś sobie próbuje znaleźć wytłumaczenie, a wiecie, jakie jest moje wytłumaczenie i co ja zawsze mówię? Ja po prostu, to, że ja robiłam tak dużo rzeczy i do dzisiaj robię tak dużo rzeczy, że tu z jednej strony jestem menadżerką, tu mam swoją firmę i prowadzę szkolenia, tutaj mam jeszcze inną nogę biznesową, taką edukacyjną, którą w sumie robię z pasji i dlatego, że jakoś mnie to... Nie wiem, to mi daje takie oderwanie od rzeczywistości, plus obserwowanie tego, gdzie może mnie już nie ma, a warto było tam zajrzeć. I wiecie, po co ja to robię? To jest naprawdę strategiczna decyzja. To jest decyzja z obszaru myślę, więc jestem. Ja to robię, bo wiem i widzę, jak przebiegają etapy życiowe i niektóre rzeczy w życiu się wywalają. Więc ja inwestuję czas w 2, 3, 4 rzeczy jednocześnie, dlatego, że wiem, że jeśli jedna upadnie, to trzymają mnie 2 czy 3 inne. I one się uzupełniają wzajemnie, bo to nie jest tak, że to wszystko się wyklucza. Bo ja się nie zajmuję wykluczającymi rzeczami. Bardzo się uśmiecha i myślę, że chyba to tak nieświadomie was łączy. Tak, dokładnie. Powiedz, podobnie, czym ty się zajmujesz. Ja właśnie bardzo podobno mam podobnie zdywersyfikowane właśnie to, o czym Maria wspomniała, to co robię. I to trochę się też pokrywa z pytaniem, które przed chwilą zadaliście, właśnie czy wiedziałem, co będę robił i co robię, jak to się pokrywa.
Otóż to się dynamicznie zmienia całkiem. I a propos jeszcze wieku, tak jeszcze szybko wtrącę, że ja bardzo, ale to bardzo unikam mówienia, ile mam lat, bo bardzo mocno widać, że ludzie przez pryzmat jakby tego uprzedzenia potem patrzą. Właśnie jak Sylwia i Tomek się mnie też pytali, ile mam lat, to też pamiętam, że byłem bardzo niechętny im powiedzieć, bo się zastanawiałem, czy to nie będzie taki... Co? Ale my się ucieszyliśmy. My się ucieszyliśmy, tak, bo tak, nie wiedziałeś, z jakiego powodu cię o to pytamy, tak? Tak, tak, dokładnie. No u mnie było tak, że gdzieś tam od bardzo, bardzo wczesnych lat wszystko gdzieś tam szło w kierunku jakby technologicznym i gdzieś tam będąc bardzo, bardzo młodą osobą bawiłem się w jakieś tam takie technologiczne rzeczy, to na początku wiadomo wokół komputerów, potem jakaś robotyka, elektronika, programowanie. Tak zaczął się ten kierunek jakby w branży IT. W międzyczasie bardzo mocno zahaczyło to o takie bardziej innowacyjne, technologiczne rzeczy, jak właśnie druk 3D, którym też się tam na co dzień zajmuję. No a teraz bardzo mocno, myślę, dynamicznie się rozwijam i idę w kierunku właśnie też zarządzania, przynajmniej chciałbym. I takim akcentem bardzo mocnym, który mnie kieruje, jest właśnie takie rozwój soft skillowy. To jest coś, co myślę, że na ten moment jest jedną z najbardziej przydatnych rzeczy. Mega mnie to też interesuje, mega mnie to jara. Staram się to wykorzystywać w codziennym życiu. Ale też podobnie tak jak Maria, wychodzę z założenia, że dobrze jest kilka takich odnóg jednocześnie robić, no bo to jest właśnie taka dywersyfikacja tego, co robimy. Jak tutaj, nie wiem, coś by nie wyszło w IT, no to wiem, że mogę się zająć, tam nie wiem, czy wspominałem, jeszcze zahaczało to o motoryzację u mnie, to wiem, że zajmę się czymś tam z odnogi motoryzacyjnej, też technologicznej jakby tej odnogi, nie? Bo to jakby wszystko się de facto pokrywa, bo to jakieś prototypy, to jest związane z projektowaniem, to trzeba to wydrukować, trzeba mieć kontakt z klientem, to zahacza o soft skillowe umiejętności, bo trzeba trafić do klienta, jakby sprzedać mu jakiś projekt albo siebie, też w sensie, no mogę to źle zażyć, ale po prostu jasne. Tam tą współpracę swoją przedstawić, więc mam wrażenie, że cokolwiek akurat nie robię, czy zajmuję się właśnie kontaktem z klientem prywatnie, czy jestem w pracy, to wszystkie te rzeczy, które robię, na każdej płaszczyźnie, gdzie zbieram doświadczenie, się pokrywają. Bo w pracy codziennej wykorzystuję bardzo dużo tego, co robię prywatnie, a tego, co robię prywatnie, wykorzystuję rzeczy, które robię też jakby służbowo, nie? Okej. Okay. Czyli ja rozumiem, że jesteście optymistami. Znaczy swoją przyszłość widzicie raczej okej. Okay. Przepraszam za takie rekrutacyjne pytanie, jak widzicie swoją przyszłość za 5 lat, ale no z tego, co słyszę, to tak. Ja nie wiem. Ja bym powiedziała, że jestem bardziej realistyczna w tym, jak to widzę. Ja nie twierdzę, ja nie jestem optymistką. Ja bym nawet poszła w takim trybie, że trochę bywam pesymistką, że nawet tak czasami mam katastroficzne myślenie wewnątrz, ale to nie jest coś takiego, że to prowadzi mnie do negatywnego działania, tylko po prostu jakby widzę, co się dzieje, reaguję na to i staram się być tam. To jest takie w kontekście na przykład zmian technologicznych. Tak sobie myślę, że niektóre rzeczy się dzieją i ostatnio miałam taką rozmowę z moim znajomym, który też zmienił branżę. Jemu akurat biznes w pandemii totalnie upadł i mieliśmy taką rozmowę w ogóle wokół zmian technologicznych. No i wszystko jest dla ludzi. Ja tak sobie myślę, że czasami albo wsiadasz do tego pociągu i jedziesz, albo no, on odjeżdża. I teraz ja bardziej sobie myślę o tym, że oczywiście buduję kompetencje, dodaję sobie tych skilli, też ja staram się wykorzystywać, obrabiać na wszystkie możliwe sposoby. I to nie jest tak, że ja to robię po jakiejś takiej powierzchni i po jakiejś płaszczyźnie, tylko staram się to robić coraz dokładniej, coraz lepiej. Ale myślę sobie też, że to nie jest jakby zakończony rozwój. Nie? Ja tak sobie myślę, że za chwilę znowu będę musiała, możliwe, że przesiąść się do jakiegoś pociągu, który już będzie odjeżdżał. No dobra, to ja jako wasz starszy kolega nie rozumiem jednej rzeczy. Co to znaczy, że jak nie wsiądę do pociągu, to on mi odjedzie? Bo powiedzcie mi, co wy macie na myśli tam mówiąc? No bo jak zostaniesz na peronie, no to co, możesz usiąść sobie na ławeczce, wiesz, wyciągnąć kanapkę, sobie zjeść i być szczęśliwym człowiekiem, czy nie? To jest bardzo dobre pytanie. Ja bym w ogóle przekształcił tę metaforę w kontekście tego, jak ja widzę swoją przyszłość. I jeszcze a propos tego, czy jesteście cwaniakowaci. Najpierw jest tak, jestem między pokoleniem jednym, między drugim, optymistka, nierealistka, teraz ten będzie miał metafory, przekształcał.
No dobra, no oddaję. Ja na przykład chciałam, żeby ten pociąg jak najszybciej dojechał na miejsce i jakby zakończyła się ten etap jeżdżenia pociągiem, nie? Dążę raczej do tego, żeby kiedyś pieniądze pracowały na mnie, pasywny przychód i ewentualny brak pracy. I wierzysz w to, że tak będzie? Wierzysz w to, że kiedyś będzie taki moment, że będziesz mógł wysiąść z pociągu i sobie, wiesz, odwiedzić jakiś sad z jabłkami? Tak, bardzo mocno w to wierzę. I jeszcze właśnie odpowiadając na to poprzednie pytanie, czy jesteśmy pozytywnie do tego nastawieni, przez to, że ja się zawsze staram na 110% robić to, co robię i robię trochę za dużo rzeczy, niż mam na to czasu, to bardzo często spotykam się z takim pikiem motywacyjnym, bo na jedną z rzeczy poświęcę więcej czasu i uwagi, zacznę to robić, gdzieś to tam nie wyjdzie. To jest mega demotywujące, bo nie jestem w stanie wszystkiego robić i wszystkiego robić dobrze jednocześnie. No nie mam na to zasobów po prostu. No i to sprawia, że u mnie to jest bardzo przemienne, że bywają takie tygodnie, że jestem super zmotywowany, jest super rozwój, wszystko kwitnie, jest pięknie. No i potem zdarza się, że kilka rzeczy naraz zaczyna się sypać, że na przykład, nie wiem, coś tam w pracy jest nie halo, że zamówień jest mniej, że tracę jakichś stałych klientów, że nie ma jakichś tam prototypów do wdrożenia w jakiejś tam branży automotive, na co liczyłem, że to w ogóle jest moja żyła złota i to się nie udało. Więc u mnie to jest bardzo przemiennie, nie? Tutaj się pojawia potężna jakby nisza, w którą mógłbym wejść i szansa na rozwój, może o ustawienie się do końca życia już za rok czy dwa. I potem jest zderzenie z rzeczywistością i ten optymizm jest po prostu ścięty. Czy ustawienie definiujesz materialnie, finansowo? Tak. To ja tak nie mam. To ja, widzieliście, Sylwia widziała moje oczy, jak słyszałam to, co przed chwilą mówisz. To mi jest to na przykład dalekie, bo ja nie wierzę i nawet nie chcę przestać pracować. Ale to nie w takim teraz kontekście, że jestem pracoholiczką, czy znaczy niektórzy tak może by powiedzieli. Ale to jest bardziej, ja to traktuję jako znowu drogę i jakieś takie miejsce, w którym ja się rozwijam i do którego jakoś przynależę. I mam takie mikro poczucie, dzisiaj nad tym się zastanawiałam. Ja zawsze miałam jakieś takie poczucie, nie chcę tego nazwać górnolotnie, bo to tak trochę brzmi, ale jakiejś takiej misyjności w tym, co ja robię, że mi nie zależy na tym, dla mnie pieniądze były zawsze dodatkiem do tego, czyli ja robię swoje, realizuję to, co mi jakoś, nie wiem, sprawia radość, przyjemność, ale nie zawsze mi sprawia radość i przyjemność, bo jakby w tej mojej pracy jest też dużo rzeczy, których nie lubię. To można powiedzieć, że ty już dojechałaś na tą finalną stację. Robisz to, co robisz nie dla pieniędzy. Nie, no, to jest to, o czym mówię. To nie jest tak, że ja nie chcę pracować, że chcę leżeć i oglądać seriale, nic nie robić, bo jest tak niesamowicie dużo rzeczy, które ja bym chciał robić, tylko rzecz jest właśnie w tym, że chciałbym móc to robić, nie przejmując się w ogóle pieniędzmi. Spędzać czas tak, jak lubię, celować jakieś ambitne rzeczy, nawet jeżeli one przynoszą stratę, żeby jakieś takie swoje idee spełniać. Ale żeby nie mieć z tyłu głowy, że muszę się za to jakoś utrzymać i że muszę to pod kątem biznesowym bardzo mocno trzymać, nie? To fajnie, czy to mówisz, bo to jest ciekawe i to jakoś rezonuje ze mną, że ja mam wrażenie, że ja zaczynam w ten sposób działać, że może miałam taki, ja tak bardzo szybko działałam i sobie wyznaczałam takie dosyć wysokie cele, dlatego, że ja chciałam dojść do tego momentu, że nie będę musiała potem walczyć, że będę mogła to jakoś robić, to co lubię, z jakimś chęcią, luzem i nie będę się musiała przejmować tym, że nie będę miała na przykład pracy. Co potencjalnie w moim przypadku było możliwe, bo ja z jakiegoś powodu mi się dużo okazji zawsze pojawiało i ja sobie decydowałam, które je wezmę. I z jakiegoś powodu ludzie chcieli ze mną współpracować, chcieli coś ze mną robić. Mi nigdy nie brakowało projektów. To jakby ludzie do mnie dzwonili, bo pandemia, na rynku nie ma co robić. A ja akurat zaczynałam jakiś tam jeden z ważniejszych, fajniejszych projektów, więc mnie takie rzeczy trochę nie dotykały. I nie twierdzę, że to jest szczęście, tylko że ja po prostu bardzo szybko biegłam wcześniej. I teraz chyba dobiegłam do jakiegoś takiego momentu, w którym jest mi całkiem dobrze, albo widzę, że tak naprawdę ja na razie... to jest ciekawe, teraz mi to przyszło. Ja się czuję nadal na początku, że ja uważam, że ja przeboksowałam się do tego momentu i teraz mam takie... Wydycham powietrze i mówię, dobrze, to ja już zbudowałam to, co potrzebowałam. Zbudowałam w jakimś stopniu swoją tożsamość, że wiem, kim jestem, wiem, co robię. Przeboksowałam się z tym, co było dla mnie trudne. I teraz z tym, co mam
idę sobie już dalej i wiem, co chcę robić. Wiem, gdzie będę więcej tej energii dodawać. To myślę sobie o tym i fajnie to ze mną rezonuje, że ty tak jak opowiadasz, to myślę, że ja byłam w tym miejscu, co ty mówisz. No właśnie, wcześniej. Ja mam takie wrażenie przez pryzmat tego, co ty mówisz, że ja dopiero badam ten fundament, nie? Gdzie postawić tą działkę. No tak, ale między wami jest 8 lat różnicy, także... Mam wrażenie, że ja właśnie chodzę po jakiejś ziemi i tu patrzę, o, tu by może była taka działeczka, tu taka, ale zaczynam tą historię, gdzie nas jakby na stałe pójść, w jakim kierunku. I przez to boję się też, że zamiast postawić jeden duży wieżowiec na jednej działce, to będę miał kilka małych chatek, nie? Ale to też jest ze mną okej, bo lubię taką dynamikę, lubię kilka rzeczy jednocześnie tak, robić. Tak, to was łączy, dokładnie. I ciężko by mi się było ustabilizować, na przykład poświęcić wszystko w celu właśnie pójścia w jeden wątek, tylko właśnie ta dywersyfikacja bardziej mnie kręci. To ja rozumiem, gdzie, Hubert, jest u ciebie kres tej twojej wędrówki, bo to powiedziałeś. Natomiast Maria, u ciebie gdzie jest kres tej wędrówki? Co się musi wydarzyć? Co musisz oglądać wokół siebie, żebyś powiedziała, że doszłam do końca? Ja chyba nawet nie mam takiej myśli, że ja chcę gdzieś... Ja myślę, że ja miałam wcześniej taką wizję, że chcę gdzieś dojść. I teraz na bazie tych doświadczeń, które mam, ja już nie mam takiej potrzeby, że ja muszę gdzieś dojść. Że ja już teraz jakby... Chyba wchodzę w taką jakąś fazę rozwojową, że chcę więcej zacząć oddawać. I chcę sobie zacząć kreować pewne rzeczy. Że już wiem, że mogę coś zacząć wykreowywać. I teraz tak sobie myślę, że przede mną kolejna faza rozwojowa i wiem, że to, czego się podejmuję, będzie pewnie trudne i czegoś się nauczę, pewnie popełnię kolejne błędy i możliwe, że za 3 lata stwierdzę, że chyba by trzeba było może gdzieś skręcić albo coś jest jeszcze innego do wyeksplorowania i pewnie to zrobię, ale już zaczynam myśleć bardziej tak kompleksowo, czyli ja widzę taką złożoność, że okej, tu jest praca, tu jest to, co bym chciała robić, mam takie jakieś swoje wizje, które może bym chciała zrealizować, jak już nie będę musiała, wiecie, zajmować się takimi przyziemnymi sprawami. Rozmawiałyśmy o tym w weekend. I też dzisiaj rano rozmawiałyśmy o tym w kontekście tempa, bo to też jest taki, nie wiem, czy to jest stereotyp, opowiedzcie krótko o tym, że to tempo realizowania celów. Ja się odniosę do awansów, głównie w dużych organizacjach, gdzie no, awans musi się zadziać, wręcz użyję tego słowa, musi się zadziać w ciągu roku. Nie? Czyli to jest taki rytm roczny, to jest maksymalny. Kiedyś na awans się czekało kilka lat, 5-10. W tej chwili jest to abstrakcja, myślę, z waszej perspektywy, ale powiedzcie, jak to jest. Że jakby myślenie o różnych osiągnięciach czy o dążeniach, to się raczej w krótkiej perspektywie musi zadziać. Mam na myśli taką dynamikę. To ja to pytanie jeszcze podleję, czy też tak by troszkę dołożę tą roszczeniowość, o której, Hubert, mówiłeś wcześniej. Wiesz, roszczeniowość jest taka oceniająca mocno. Jest oceniająca, mam, tylko... Mam plan, niech się dzieje. A pokolenie X no, z taką pokorą i wcale nie z zadowoleniem, ale czekało na swoją kolejkę. I... Okej, ale przez kogo jest oceniająca? Bo jak ja rozmawiam z menedżerami i którzy mówią, że słuchaj, przychodzą te dzieciaki teraz do pracy i tylko są roszczeniowi, to znaczy, że to istnieje, to żyje, to słowo. Więc możemy tak, troszkę... Słowo żyje. Tak, słowo żyje, żyje i żyje w relacjach między pokoleniami i nie tylko tak naprawdę. Więc to pytanie, które zadałaś faktycznie o tempo i dodajcie do tego, jak w swoich odpowiedziach, w swoich przemyśleniach, jeśli macie jakby to słówko roszczeniowe, jeśli ono w ogóle według was pasuje. Dla mnie, bo teraz jeszcze doprecyzuję, ty Tomek pytasz i Sylwia pytacie o to, czy jakby my widzimy tą roszczeniowość, czy czujemy się roszczeniowi? Nie, ja pytam o to, że na przykład jestem na stanowisku lidera, zatrudniam ciebie i teraz tak, wiem, że ty chcesz bardzo szybko zdobywać kolejne szczeble awansu, bardzo, to o czym mówiła Sylwia, bardzo szybko chcesz podwyżki i fochy robisz, że nie dostajesz tych podwyżek, mnie to wkurza, i idę do swojego kupra, do kuchni, pijemy kawę i mówię, widziałeś tą Marię jako zroszczeniowa? Przyszła, pracuje 10 miesięcy i już coś więcej chce. Już kolejne cele rozwojowe, okej, to jest fajne, no ale wiesz, już chcę konkretnych rezultatów. To powiem wam, że myślę, że to istnieje, ale to ja nie powiedziałabym, że to istnieje tylko w tym pokoleniu Z, tylko ogólnie. I ja bym powiedziała bardziej, że to jest... Ja znowu doszukuję się tutaj raczej takich indywidualnych cech, bo
Kurczę, to będzie teraz, to zabrzmi bardzo, nie chciałabym zostać odebrana źle, natomiast ja nie uważam, że ja jestem roszczeniowa. Ja bym nawet powiedziała, że ja w drugą stronę przesadzam. Że wiecie, jak ja ustalałam swoje wynagrodzenie na ten moment, które mnie czeka od nowego roku? Wchodzę sobie na raporty, sprawdzam, jak wyglądają wynagrodzenia na danych stanowiskach. Dostałam też zakres, który powinnam zrealizować i myślę, mówię, dobrze, ta organizacja jest na takim poziomie rozwoju teraz, pracuje tam tyle i tyle osób, normalnie płacą tam tyle, natomiast ja wchodzę na stanowisko menedżerskie jako pierwsza osoba, nie jestem najbardziej doświadczona i na pewno wywalę się raz, drugi, trzeci, albo może się nie wywalę, no bo z jakiegoś powodu też mnie wybrali, no. To nie było tak, że ja po prostu tam weszłam i oni zaufali, że jest wszystko super. No, przeszłam jakąś tam weryfikację. No i ja sobie myślę, dobrze, no to oni są tu. Takie są stawki rynkowe. Ja jestem w stanie wnieść tyle i tyle do tej organizacji, no bo oni mnie poprosili, jakie są moje oczekiwania finansowe. No i ja podałam oczekiwania finansowe, patrząc przez pryzmat tych rzeczy. No i teraz nie wiem, czy to ja jestem dziwna. Ja myślę, że nikt nie nazwie siebie roszczeniową osobą tak na marginesie. No. Natomiast no, do tego to określenie jest bardzo oceniające, ale wynika z niezrozumienia intencji bardzo często. Czyli jeżeli ktoś jest asertywny i mówi, hej, potrzebuję więcej zarabiać, to mi się nie podoba, pracuję za długo. To jest kwestia oczywiście formy i tonu. Ja teraz tak to trochę podkręcam. To tak zwany kolega menedżer może powiedzieć, że no, jesteście roszczeniowi. Ja jestem po drugiej stronie, w ogóle się z tym nie zgadzam, że pokolenie Z jest roszczeniowe, tylko bardzo jasno komunikujecie swoje potrzeby i stawiacie granice. To jest nieudolność X-ów bardzo często, bo X-om się wiele rzeczy nie podoba, ale mówią o tym innym za kotarą. Tak. A wy mówicie wprost, nawet jeżeli coś jest niewygodne. No ale te potrzeby u nich się kiełkują tak dosyć szybciutko. No właśnie. Ale nie sądzicie, że to jest kwestia po prostu tego... Tych czasów i tego, jak żyjemy? Ja się bardzo mocno muszę z Sylwią zgodzić, że właśnie to jest straszny rozjazd. W ogóle pytanie jest trochę zamknięte. Jak się pokrywa ta roszczeniowość, kwestia awansów tam i rozwoju? Bo ja na przykład uważam, że może to starsze pokolenie może to faktycznie postrzegać i zidentyfikować jako roszczeniowość. Z mojej perspektywy jest to właśnie jasna komunikacja swoich potrzeb, bardzo duże ambicje, bardzo duże tempo wdrażania tych ambicji i po prostu ja chciałbym, żeby za tym szła moja kariera jakby. A że na przykład ktoś pracuje w firmie i tam... Załóżmy, 10 jakieś, lat na przykład. Na przykład 10 lat. I ta firma ma jakiś tam przewidziany cykl rozwojowy dla wszystkich pracowników, a on jest tą osobą, która gdzieś tam się wybija, stara się, angażuje i jasno to też komunikuje, no to faktycznie on może być postrzegany w aspekcie innych pracowników, którzy też tam pracują już tam, nie wiem, 10 lat, ale oni pracują dobra, jest jak jest, dobrze, że jest praca, cieszmy się, że żyjemy. To jest inne podejście, nie? A w dzisiejszych dynamicznych czasach, gdzie wszystko się zmienia dosłownie jak w kalejdoskopie, no każdy też stara się, no mamy też w ogóle dość trudne czasy, można powiedzieć, w aspekcie takim finansowym dla ludzi, a wiadomo, awanse wiążą się też z pieniędzmi, no i ludzie chcą, wszyscy dążymy do jakiejś takiej stabilności, nie? Tak samo jak do rutyn i tak dalej, i wszyscy chcą gdzieś tam mieć to takie z tyłu głowy, że dobra, przeżyję jakoś następny rok, fajnie by było awansować na przykład. Czyli nie? Ja rozumiem, że młodsze pokolenie ma według was bardzo podobne potrzeby do tych starszych, tylko że wy jesteście odważniejsi. Mówicie. Trochę tak, no przez czasy, gdzie mamy dostęp bardzo szeroki i bardzo prosty, na przykład chociażby do internetu, nie? Załóżmy, że w czasach, kiedy wy byliście w naszym wieku, no to nie było takie oczywiste. Ośmiolatkowie już od czasu, kiedy tak naprawdę dopiero co niedawno zaczęli się dobrze nauczyli czytać, pisać i tak dalej, no to już wiedzą o wszystkim, co się dzieje na świecie, kto jak pracuje, jakie są branże, co się gdzie dzieje. Kiedyś było tak, że no się mieszkało na jakiejś małej miejscowości, były trzy firmy i w jednej z tych trzech firm się widziało swoją przyszłość. Jak ktoś już tam pracował, to już tam pracował przez 12 czy 10 lat, a nasze perspektywy są takie, że ja dzisiaj pracuję w siedzibie jakiejś firmy w Poznaniu, za 2 tygodnie może przyjmę ofertę firmy z Warszawy, a potem przez pół roku sobie popracuję dla firmy w Stanach zdalnie.
Ale to nie masz też takiego wrażenia, że do ciebie to przychodzi? Bo ja mam trochę taki kłopot z tym, że to ja jestem bombardowana. To nie jest tak, że ja sobie wyszukuję codziennie, gdzie czeka mnie lepsza przyszłość. I teraz kto mi więcej zapłaci? Tylko, że to jest trochę tak, że ludzie do ciebie przychodzą i o Maria, bo my byśmy chcieli z tobą działać. I czy będziesz z nami działać, czy nie. To ja mam bardziej ten problem, że jakby ja na tej podstawie decyduję, co, jakie są moje wartości i co jest mi bliskie, nie? Czyli po prostu podejmuję sobie decyzję, z kim będę pracować i jak będę pracować, na podstawie tego na przykład, co, gdzie jest moja granica. Bo to jest ciekawy temat. Tak mam ja wrażenie. Niestety jeszcze tak nie mam, no, ale mam nadzieję, że tak niedługo będzie. Hubert, będziesz. Powiedzcie, jaką rolę odgrywa technologia w waszym życiu? W kontekście, bo też mówimy o pracy i o no, też możliwości pracy zdalnej, która w momencie, kiedy ja kończyłam studia, w ogóle była jakąś abstrakcją. To było po prostu niemożliwe i w zasadzie dopiero pandemia bardzo mocno zmieniła podejście, ale to jest jakby jeszcze inny temat, niemniej technologia. A pomiędzy studiami a pandemią trochę lat było. No w moim przypadku nie ma co ukrywać, bardzo dużą rolę w moim życiu odgrywa tak naprawdę. No tak, wszystko, to jest twoja praca akurat, tak, nie? Też, ale jakby wszystko, co robię, gdzieś tam o tą technologię tak naprawdę zahacza. I przyznam szczerze, no nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie, no to zabrzmi typowo jak Gen Z, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że w ciągu minuty nie jestem w stanie skomunikować się z każdym wszędzie. Ojej. Jakby coś się dzieje i nie wiem, muszę coś ustalić, no to dzwonię do klienta, a nie, że nie wiem, wysyłam mu gołębia czy list i za 4 dni mam odpowiedź i jakby dostęp też do informacji. Jeżeli potrzebuję się czegoś dowiedzieć, to nie wygląda tak, że jadę do sklepu kupić książkę, przeczytać ją i po tygodniu może wpadnę na pomysł na jakieś rozwiązanie, tylko jest dostęp do internetu, bo trzeba przede wszystkim też umieć jakby szukać, bo to, że jest internet, tak, no to tak. Też wiadomo, nie każdy jest w stanie z niego korzystać. Ale jakby uważam, że to jest taka perspektywa, dostęp do internetu, to jest taka mocna strona, jak się umie z tego korzystać, to jest 90% jest troszkę życia. Przytłaczająca chyba, nie? Czy nie? No. Jest tyle tych informacji, tyle myśli, że możesz coś zdobyć, że trudno się czasami zdecydować, no to co chcę zdobyć tak, na początku, tak, trzeba co później. To też wartościować, bo gdybym się kierował wszystkim, co znajduję w sieci, to raczej nie robiłbym dobrze tego, co robię, nie? Maria, a technologia w twoim życiu? Ja myślę, że to jest tak, że na co dzień jest i korzystam z niej. Natomiast to ja teraz 8 lat różnicy jednak to widzę. Ja Maria, taki baby boomer siedzący tutaj. Przestańcie, bo po prostu ja naprawdę, ja się odnajduję gdzieś wszędzie w niektórych elementach. Ja też dużo pracuję ze starszymi od siebie. I to myślę, że to jest jakieś takie, mi jest z tymi ludźmi starszymi ode mnie dobrze, mi się bardzo dobrze z nimi współpracuje. Ja wiem, że ja rzucam jakiś rodzaj świeżości, ale ja też bardzo szanuję te relacje i pracowałam z wieloma osobami starszymi od siebie i jestem im naprawdę wdzięczna, że mimo tego, że oni byli różni, to oni mi pokazali pewne sposoby realizacji, które są lepsze. Więc odpowiadając też na pytanie, ja trochę nie, że odchodzę od technologii, bo ona cały czas jest i ona jest jakby bazą pewnych rzeczy. Nie da się w sumie od niej uciec, nie? Jakby ta technologia nam teraz tak naprawdę i organizuje pracę, ją umożliwia przede wszystkim. No bo nie wiem, jak dokładnie z twoją pracą, jako menedżera, czy tam PM-a, no to raczej da radę, ale w przypadku takich inżynieryjnych stanowisk, czy właśnie takich związanych z technologią, no praca bez tej technologii jakby to jest fundament tego, że ona jest potrzebna, żeby ją robić, żeby ją udoskonalać i się rozwijać również. Ale jakby to bazuje na tym, no pracujemy chociażby na sprzętach elektronicznych, nie? Tak, no więc ja to traktuję w ten sposób, ale staram się też trochę eliminować tej technologii. Nawet jak sobie myślę o, nie wiem, o spotkaniach z ludźmi, czy rozmowach, to miałam ostatnio, to nadal jest jakby technologia częściowo, tak? Ale ja zauważyłam coś takiego i to ciekawe, czy ty to potwierdzisz, że weszłam w jakiś taki tryb komunikacji z ludźmi pisemnej, że żeby nie zawracać ludziom głowy, to ja pisałam, bo tego trochę nauczyłam się od tych najmłodszych, że oni piszą, że oni nie przychodzą i nie rozmawiają, tylko piszą. Ja to zaczęłam robić i trochę mi to nie pasowało i ostatnio zmieniłam to, że jak na przykład czegoś potrzebuję albo chcę coś z kimś załatwić, to po prostu dzwonię i jakoś szybciej mi to idzie i łatwiej to wychodzi. Czyli jak odejdę trochę od tej technologii, to jakoś jest mi czasami fajniej z tymi ludźmi. Bo myślę sobie, że to jest takie odrealnione, że tak robimy rzeczy i tak biegniemy i jesteśmy w tych projektach i ja mam, jeden zespół realizuje to, potem robimy jeszcze jakiś inny projekt i to wszystko tak pędzi.
A mam wrażenie, że nawet nie mamy czasu porozmawiać o tym, co my robimy i dlaczego to robimy, nie? To właśnie zahacza o tą kwestię, którą poruszył Tomek, czy nie mamy takiego wrażenia, że przytłacza nas ta technologia. I bardzo mocno się z tym faktycznie zgodzę. Ten właśnie aspekt takiego odcięcia tej komunikacji realnej na rzecz tylko właśnie tam pisania wiadomości czy czegoś. Tu mogę takie dwa przykłady podać. Ja na przykład jak chcę coś z ludźmi ustalić, to jakby zawsze dzwonię. W ogóle uważam, że przez pisanie, przez to, że każdy inaczej się komunikuje, jedna osoba na pytanie potrafi mi pisać na przykład ok. Jakby, ale halo, zadałem pytanie, nie? I tak zawsze dzwonię do ludzi. W ogóle zauważyłem, że... Ale to jest chyba rzadkością jednak, nie? No właśnie, w twoim jeszcze pójdę krok dalej, bo dla mnie na przykład naturalne przez jakby pryzmat mojej pracy jest to, że na wszystkich spotkaniach, na których jestem normalnie na kamerce, widzę się z tymi ludźmi, widzę ich mimikę twarzy, to pozwala mi jakby ocenić sytuację, ich nastroje, ich odczucia i to bardzo pomaga w komunikacji z nimi. I czasami jak wchodzę na spotkania jakieś spoza mojego działu, czy nawet gdzieś tam spoza firmy, to widać po ludziach, że oni są zdziwieni, że u nas są wszyscy na kamerkach, że w ogóle dołączają do spotkania i widać ich, jak oni siedzą gdzieś tam w mieszkaniu, widać jak oni wyglądają. Dla niektórych jest to wręcz nienaturalne, bo się przyzwyczaili do tego, że takie max interakcji to jest to, że słyszymy swój głos na żywo, komunikację. A ja w ogóle z tą osobą, która jak chce z kimś coś przegadać w pracy i wiem, że ta osoba jest w biurze, no to mówię, ej, chodźmy na kawę, weźmiemy sobie kubek kawy, pójdziemy do jakiejś salki na spotkanie, czy nawet pójdziemy na balkon, czy nawet, nie wiem, przejdziemy się przy parku, który jest na przykład gdzieś tam pod firmą, przegadać, jak to są jakieś takie menedżerskie czy LM-owe kwestie. Bo wtedy mam wrażenie, że jest takie spoiwo, taka komunikacja. No bo po pierwsze wiem, że ten człowiek skupia się i rozmawia ze mną, a nie na przykład, nie wiem, siedzi sobie zdalnie bez kamerki gdzieś tam daleko w świecie i nie wiem, gra sobie w grę równolegle i tylko mi potakuje, że dobra, no, możesz tak. I to jest znowu obalacie kolejny stereotyp, tak. bo mam takie pytanie i za chwilkę jeszcze wrócę z jednym pytaniem do technologii, ale jak wy poznajecie ludzi tak w świecie, nie tylko zawodowo? Odejdźmy teraz od zawodowych kwestii. A czy ja mogę jeszcze skomentować, bo ja bym chciała wrócić do tego, co przed chwilą było powiedziane. Mów. Bo ja bym chciała powiedzieć, że ja mam bardzo dobre doświadczenia z ludźmi. Spotkałam na swojej drodze bardzo, bardzo dobrych i fajnie pracujących ludzi. Bo pamiętam, że jak pierwszy raz pracowałam w korporacji, to też moim coachem, a może powinnam powiedzieć coachką, jakkolwiek, była jedna dziewczyna, z którą właśnie w ten sposób rozmawiałam. Czyli ona była jakby kimś, kto miał mi pomagać w ogóle w wdrożeniu się do firmy. I ja pamiętam, że to, jak my się wdrażałyśmy, no to oczywiście ona była dla mnie, jeśli potrzebowałam wsparcia w jakichś takich operacyjnych rzeczach, ale ona też mnie zapraszała na obiady albo na kawy. I my wychodziłyśmy z firmy i razem szłyśmy zjeść obiad i spędzałyśmy godzinę rozmawiając o różnych rzeczach. I ja się bardzo dużo nauczyłam od niej, ale to też chodzi o taki klimat, który ona budowała. I teraz, żeby nie było, bo ja też znam teorię różnych elementów potrzeb i różnic indywidualnych. Ja wcale nie jestem tym typem zielonym, bądź jakby w zależności przez co patrzymy, czy insight, czy freeze. Ja jestem zawodniczką, czyli jestem tą czerwoną albo tą zieloną, jak freeze pokazuje. Ale na początku zawsze trzeba jakoś zbudować to zaufanie i komunikację. No, to a nie ma chyba lepszej metody niż pokazać komuś, że się nie jest typowym korposzczurkiem. Tylko powiedzieć, ej, słuchaj, chodźmy na obiad. W ogóle, co tam u ciebie? Co ty robisz po pracy? A propos tej otwartości, to bo ja mam problem, czy wy jesteście otwarci, czy nie, tak w ogóle w takim realnym świecie, bo jest tutaj taki stereotyp, że social media bardzo mocno zmieniły sposób nawiązywania relacji. Jesteście aktywni w sieci. Mówię, jesteście, nie reprezentujecie całych pokoleń, więc jasne, zdejmuję ten ciężar, ale jakie macie zdanie, obserwując bardziej środowiska różne i jak teraz poznajecie ludzi? Czy rzeczywiście to potwierdza ten stereotyp, że social media dominują? Czy tak idziecie do kawiarni, kogoś zagadacie? Tomek zaraz znowu powie, że ja jestem boomerem. Mhm. Dlatego, że ja jestem w social mediach, ale ja korzystam z social mediów, szczególnie tam, gdzie mam jakby bliskich znajomych. Ja mam jakieś grono przyjaciół, którym mogę poświęcić czas, rozwijam te relacje, które są dla mnie istotne. Poznaję ludzi różnie. Zdarza się, że oczywiście poznam ludzi na bazie jakiejś współpracy albo, nie wiem, pracuję przy jakimś projekcie i z kimś jakoś czuję, że dobrze mi się rozmawia. Ale raczej wolę takie relacje, które są
bliskie, bo ja też jestem tym typem, który jest mniej relacyjny i jakby nie poświęcam na co dzień tak dużo czasu na budowanie relacji. Ja nie wiem, czy jestem otwarta, ja jestem bardziej chyba zadaniowa. Pamiętam naszą dyskusję, kiedy byłyśmy razem na jednej greckiej wyspie i ja się wszystkich o wszystko pytałam i ty powiedziałaś, że jesteś zadziwiona sposobem, w jaki zdobywam informacje, że nie googluję miejsc do jedzenia i no różnych, nazwijmy to atrakcji turystycznych, tylko pytam lokalsów tak zwanych. Ale zobacz, ja zobaczyłam, bo ja sobie to biorę. Ja, wydaje mi się, że to było zawsze... Trochę mnie obśmiałaś oczywiście, wtedy. Ja cię wtedy obśmiałam i ja sobie pomyślałam, jak ona może ufać temu, że ktoś z zewnątrz jej powie, że jakaś restauracja jest dobra. Ja wolę sprawdzić i porównać wszystkie możliwe opcje i sama zdecydować, czy to jest dobre, czy nie. Natomiast ja się od ciebie tego nauczyłam, że to jest, to bywa albo może być dobre. Jako alternatywa. Tak, że zaczęłam też tak robić, dlatego, że sobie pomyślałam, że to ja jestem jakoś zamknięta w tej swojej bańce i że warto jest w sumie wyjść i na przykład, a co jakbym zrobiła tak, jakby zrobiła to starsza osoba? I ja sobie ostatnio tak zaczęłam testować i robię rzeczy inaczej niż w ten wyuczony sposób. I to też mi dużo osób mówi, może dlatego robię to co robię, że ja zawsze miałam jakoś dużo w sobie refleksji. Ja zawsze brałam na siebie, że jak coś nie wychodziło albo coś było nie tak, to ja mówię, co ja zrobiłam nie tak? Co ja mogłam zrobić lepiej? Jakoś tak szukałam, no właśnie, zawsze brałam odpowiedzialność na siebie. Ja mam bardzo podobnie, więc między nami jest 23 lata różnicy i ja dużo się od ciebie, Maria, uczę. Zadaję ci pytania w kontekście korzystania z technologii, korzystania z AI, o który zaraz zapytam was o sztuczną inteligencję, jak z niej korzystacie. I to jest bardzo inspirujące. I też nie wartościuję tego jako gorsze, tylko jako kolejną opcję poruszania się w tym świecie po prostu, czyli szukania informacji, o czym ty, Hubert, powiedziałeś, że jest to wyzwanie, trzeba wiedzieć, jak szukać i wszystko jest proste, jak już wiemy. Jak to jest u ciebie, Hubert? U mnie jest generalnie tak, że social media są jakby wplecione właśnie w trochę działalność, trochę pracę, trochę znajomych, ale jakby social media służą tylko trochę do komunikacji właśnie między mną a znajomymi. Ja nie używam social media, żeby poznawać nowych osób. Podobnie jak Maria, tu macie podobnie. Tak. Ale to gdzie wy się poznajecie teraz, jak poznajecie nowych znajomych oprócz... Głównie poznaję ludzi przez ludzi. Tak, ja też. U mnie to tak działa, że znajdę jakąś osobę, w sensie złapię gdzieś tam kontakt z jakąś osobą przez innego, poprzedniego, powiedzmy, znajomego. Zaprosi mnie gdzieś, zrobimy coś razem, będzie jego ekipa, poznam osoby z jego ekipy, poznając osoby z jego ekipy, będę znowu gdzieś zaproszony. Czy to jest jakaś domówka, czy to jest jakiś wyjazd, czy to są jakieś eventy, bo głównie na przykład znajomych mam raczej z tego świata właśnie motoryzacyjnego, można powiedzieć. Głównie, czyli pasje i praca, tak, powodują, przez że... się pokrywa, ale nie tylko, bo poznaję znajomych, którzy w ogóle nie pokrywają się ze mną tak naprawdę żadną z pasji. Okay. No i tak ten kontakt gdzieś tam mocno sobie rośnie. Ale to jest też o waszym pokoleniu, że inni też tak robią, czy to jesteście wyjątkami? Oni są wyjątkami. To w ogóle jakby ta audycja nie ma sensu, jeśli chodzi o... Znaczy nie, to wiesz, ta audycja może być właśnie o stereotypach o obalaniu tych stereotypów. Często zadaję takie pytanie komuś ze swoich znajomych. Tak. A ja skąd wy się znacie? I powiem wam, naprawdę jestem zaskoczony tym, jak często słyszę, no, z Tindera. Mhm. Nie mówię to o związkach, nie mówię to o osobach związku. Mówię tu po prostu o znajomościach. A wy skąd się znacie w ogóle? Bo zachowują się, jakby znali się 10 lat i byli braćmi do urodzenia. No, z Tindera. A to powiedzcie mi wobec tego, nawet nie na swoim przykładzie, ale na przykładzie waszych znajomych, jak to jest obecnie z autentycznością? To znaczy kreowanie wizerunku na social mediach, a autentyczność. Czy to jest duża część wspólna tych zbiorów, mniejsza, czy w ogóle nie ma części wspólnej? Wiecie, filtry, to ja wam ustawki... Powiem. Dobra, wiem, tak, że to, ale to chodzi, Maria, o to, żebyś poobserwowała i powiedziała nam, jak to wygląda u twoich znajomych, bo u ciebie rozumiem po twojej minie, że tak nie jest. Powiem tak, wydaje mi się, że to jest jakieś kreowanie, ja tak jak sobie obserwuję, to widzę, że w social mediach wokół moich znajomych, czy nie wiem, czy osób, które znam, jest duża grupa osób, która w jakiś sposób kreuje swój wizerunek w social media.
albo wybiera rzeczy, które tam chce pokazać i nimi, z nimi się jakoś identyfikuje. Mhm. I tak, w ten sposób to widzę. I nie powiedziałabym, że ja nie mam tego elementu też w sobie, bo trochę tak jest. Natomiast ja ostatnio coraz mniej mam ochotę być w social mediach, ale to ze względu na to, że to trochę taka sprzeczność jest, że z jednej strony chciałabym coś wykreować i chciałabym pokazać to, jaka jestem, ale nie chcę o tym opowiadać, tylko jakoś zostawiam tam tylko te takie momenty, które są tą moją autentycznością, to, co sobie celebruję. Ale to jest taki, wiecie, to jest taki fragment mojego życia, 10% bym powiedziała. Mhm. Ja tam nie daję tego, co robię na co dzień, tylko te rzeczy, to, co u mnie pojawia się na social mediach, to jest to, co dla mnie jest... Takie fajniejsze części dnia, tak, można powiedzieć. Tak, to, co dla mnie jakoś ty jest... jesteś ty, prawdziwa. Tak, to, co jest... Nie powiedziałabym też tak. Ja myślę, że jakby ludzie spojrzeli na moje social media, to też stwierdzą, że nie wiem, że jest tam praca. Kurczę, to ja mam trochę zupełnie odwrotnie, bo ja jestem całkowicie otwarty na swoich social mediach i tak jak wspominałem, że używam ich jako narzędzia komunikacji, to nie chodziło mi też tylko o taką komunikację person to person, tylko na przykład właśnie storieski, czyli te takie relacje, które się nagrywa i one znikają po jednym dniu. Mhm. Ja powiem otwarcie, ja robię po kilkadziesiąt takich relacji dziennie. Autentycznie, wow. Autentycznie mocno tym żyję. I to jest właśnie śmieszne, bo wszystkim. I czasami się łapię na tym, że chyba trochę przesadzam, bo obserwują mnie zarówno osoby właśnie z mojej branży, z mojej firmy, jak i moi potencjalni klienci, a jestem całkowicie naturalny i całkowicie otwarty w tym, co robię, więc szkodzę sam sobie trochę tym i się na tym łapię, bo ludzie, z którymi chcę współpracować na takiej jakby powiedzmy takim profesjonalny, na takiej płaszczyźnie profesjonalnej, widzą co robię w weekendy, jak się wygłupiam czasami, wrzucam jakieś memy, czy ze znajomymi robimy jakieś śmieszne rzeczy, czy nagrywam coś, co jest po prostu zabawne, albo może być trochę nieprofesjonalne w aspekcie tego, co potem wrzucam, co jest związane z inną działką. Ale to jest fantastyczne, bo kto powiedział, że akurat to jest profesjonalne, a coś innego nie jest profesjonalne. No ty jesteś taki, jaki jesteś, współpracuję z tobą, jest okej. Okay. Tak, i wydaje mi się właśnie, że wśród osób, które mnie tam właśnie obserwują, to jest właśnie coś, co bardzo sobie cenią. Mm-hmm. Okej, okay. To powróćmy do tej sztucznej inteligencji, no Sylwia, co? Tak, ja myślę, że to jest dobry moment. Zaczęliśmy od technologii i w ogóle wokół sztucznej inteligencji jest dużo dyskusji w mediach. Moje pokolenie, mieliśmy taką dyskusję, Maria, w gronie kobiet z bardzo różnych pokoleń. Akurat były to moje urodziny. I osoba, która była najstarsza, czyli w granicach 60 lat, powiedziała, że się bardzo tego boi. I to jest w zasadzie jedyna albo główna rzecz, jaką słyszę od osób po 60. Ale powiedziała dokładnie, czego się boi? Nie sprecyzowała. Okay, zaczęliśmy temat zgłębiać. Mm-hmm. Wiesz, no, przejęcia władzy nad ludzkością, niezrozumienia, wyeliminowania wielu stanowisk pracy, braku kontroli. No i też zaczęliśmy rozmawiać na temat osób, które są wykreowane, które nie istnieją, tak. I jednocześnie no bardzo mają trudno. Mają swój profil na Instagramie. Tak, mają swój profil. I jeszcze na tym zarabiają. Konta, które nie istnieją, mają 20 jest, modelek. Tak jest, jednocześnie. To jest tak. Widzieliśmy, bo też wygooglaliśmy ten profil i wokół tego wywiązała się dyskusja. To jest coś, co dla pokolenia boomersów no jest absolutnie, czyli urodzonych w lata 50., 60., bardziej 50., absolutną abstrakcją. Znaczy jakby, Sylwia, ale to jest abstrakcja. To obojętnie ile masz lat, to jest abstrakcja, żeby sztucznie wykreowany człowiek robił pozy do aparatu fotograficznego i zarabiał na tym hajs. No sorry. No. Wiesz, no to obojętnie kto to słucha, to jest abstrakcyjne. Mhm. Czy nie? No właśnie, pytanie do was. No dla mnie to jest abstrakcyjne, a bardziej, mnie osobiście to przeraża trochę, ale to jest jakby, to mówię ja z perspektywy psychologa, że tak sobie myślę, że co to powoduje w ludziach i teraz co my będziemy w tym życiu robić i co my chcemy robić i ja teraz wchodzę w taki obszar, który we mnie wzbudza jakiś lęk, komu ja mogę zaufać albo
gdzie w tym świecie odnaleźć jakąś taki ten fragment stabilności, bo uważam, że to jest ważne, że w życiu w ogóle coś musi być stabilne, coś musi dawać ci jakieś poczucie bezpieczeństwa, a jeśli ja już widzę, że są możliwości zarabiania pieniędzy przez osoby, które nie istnieją, no to ja sobie już fantazjuję na temat tego, że ktoś sobie pomyśli, że przecież tak można żyć. Ale ktoś, pamiętajcie, że ktoś zawsze za tym stoi, nie? To nie jest tak, że AI jest jakimś totalnie niezależnym bytem. Też jakby AI to jest trochę inny wątek, to jest taka podgrupa generalnie tego, że żyjemy w świecie technologii. Jakby to, o czym wy wspomnieliście, nie jest tak w sumie do końca z tym powiązane, bo AI nie jest do tego potrzebny. W sensie ktoś może po prostu, dobra, AI generuje te zdjęcia, AI to robi. Znaczy to jest narzędzie. Ale, tak, ale ktoś jakby zaplanował to, stwierdzi, że kurde, zrobię taki ekonomiczny motyw, ekonomiczno-gospodarczo podziwiam, w sensie na tej płaszczyźnie podziwiam takich ludzi, że ktoś wpadł na to, że wygeneruje jakieś zdjęcia i ludzie będą kupowali te zdjęcia i nawet nie szczają się, że one nie są prawdziwe, nie? Pod tym kątem to jest to faktycznie trochę imponujące, ale jest również przerażające faktycznie, bo zaczynamy żyć trochę w takim matriksie. Coraz większa część naszego życia jest albo sztuczna i my o tym wiemy, albo jest sztuczna i my o tym nie wiemy. No, może dlatego, że my jesteśmy świadkami tej zmiany. Mhm. I my tego nie ogarniamy, ale za 5, 10, 15, 20 lat to będzie dokładnie nam towarzyszyło, jak ta szklanka, która tutaj, no to jest kubek, czy komputer, czy zegarek, który tutaj jest. Wyobraźcie sobie na przykład system edukacji w domu, zdalnej, no, gdzie dzieci mają na zajęcia z nauczycielami, którzy nie istnieją. No, Hubert, ale są jeszcze animowani nauczyciele na przykład, nie? Wiesz, jeszcze 4 lata temu nie wyobrażaliśmy sobie w ogóle, że będzie edukacja w domu i nagle ciach i sobie wyobrażamy, więc to... Ale spójrzcie, z filmami w zasadzie jest podobnie. Na przykład mówię o filmach animowanych, nie? Tak. Jakby to są postaci, które nie istnieją. No nie wiadomo, nie istnieją ludki z gliny. Nie, to nie ma prawa bytu. No ale jednak ktoś to tak zaprojektował, stworzył, tylko kiedyś to się działo za pomocą rysowania, jakichś klatek, tak, programów graficznych, tak jest. A teraz wpisujemy frazę, wyrenderuj mi filmik o, nie wiem, biegnącej po trawie małpce. Tak. I mamy 20-sekundowy filmik po 5 sekundach i możemy to wykorzystać, więc jakby mi się nie wydaje, że to jest jakiś super przeskok technologiczny, po prostu mamy technologię już w takim momencie zaawansowania, że jesteśmy w stanie generować rzeczy, które my możemy zinterpretować już jako realne. Wiecie, kiedyś też jak wchodziła telewizja do kin, to słyszałem o takich sytuacjach, że ktoś siedział na sali kinowej i był film z pociągiem, który jedzie w twoim kierunku i ludzie krzyczeli, wstawali z ławek, bo myśleli, że ten pociąg faktycznie jedzie. A mówimy o czasach, gdzie rozdzielczość tych filmów i grafika była na takim poziomie, że dzisiaj jak na nie patrzymy, to to Minecraftowo wręcz wygląda. Trudno było rozpoznać, że to pociąg. No, na dzisiejsze czasy już gry potrafią tak realistycznie wyglądać, że ujęcia na telefonie w małym ekraniku, naprawdę czasami się trzeba zastanawiać, czy to jest filmik z gry, czy to jest faktycznie zachowanie ludzkie. Znaczy, ja się zastanawiam, nad czym my się koncentrujemy, bo to jest fajne to, co ty, Hubert, mówisz, bo ze mną też to rezonuje. Jest bardzo dużo takiego mówienia o tym, że to jest niebezpieczne, że to jest złe, że teraz co to z nami robi, a gdzie są relacje. Strachu przed zmianą. No i tak naprawdę ja mam takie wrażenie, że to tylko potęguje ten strach i teraz my, Sylwia, miałyśmy kiedyś taką rozmowę, bo ja pamiętam, że do ciebie zadzwoniłam i wyszedł jakiś taki temat wokół tego, co się dzieje z ludźmi, że dlaczego my wszyscy koncentrujemy się na tym, żeby mówić, jak bardzo to jest źle. I ja teraz słucham wielu podcastów i teraz w każdym podcaście, który ja słucham, słyszę technologia, AI, że to co to robi z ludźmi. Wszystkie konferencje, na których teraz ja byłam, wszędzie się mówi, że relacje są ważne, że ludzie są ważni. A ja tak sobie myślę, że no tak, ale to nadal jakby pozostaje. Technologia wchodzi i jakby uspokójmy się, bo po prostu coś się zmieni, natomiast ja rozmawiam z Hubertem, ja rozumiem, co do mnie Hubert mówi, rozmawiam z tobą, Tomek, też rozumiem, co ty do mnie mówisz, jakby... Znaczy, ja ciebie słucham i sobie myślę tak, że zmienia się rzeczywistość, ale potrzeby zostają te same, tylko strategia zaspokojenia tych potrzeb będzie inna i tylko to, nic więcej. No w sumie tak, no jest taki trochę rodzaj naszej ewolucji człowieka, no bo zobaczcie, tak jak kiedyś wchodziły bezprzewodowe telefony, to podejrzewam, że też osoby, które nie były w stanie ogarnąć tego, że jak oni jakimiś takimi poręcznymi aparatami są w stanie rozmawiać ze sobą przez kilka kilometrów odległości, i one by powiedziały,
ale teraz świat upadnie, bo ludzie nie będą się widywać, nie będą rozmawiać, bo każdy będzie do każdego dzwonił, będą żyli w swoich domkach. No jednak ludzie się komunikują, no, trochę brakuje też tak, im, tak się zadziało. Ale brakuje im tej komunikacji. No, tak. Widać, to było właśnie w czasach covidowych, że ludzie chcieli znaczy, wychodzić. Ona się zmienia, czas. Komunikacja zostaje, tak. Tylko że każda zmiana jest niewygodna. Sposób komunikacji się zmienia i my jesteśmy w trakcie tej zmiany i dlatego tworzymy sobie jakieś narracje, jakieś filmy w głowie i przez to powstają nasze lęki, ale ja uważam, że nie ma się czego obawiać. Bardziej bym się bał to, na co zwróciłeś, Hubert, uwagę, ludzi, którzy stoją za sztuczną inteligencją. Tych to bym się obawiał. No pytanie, jak to zostanie wykorzystane, nie? No właśnie, bo pojawia się mi w głowie pytanie, jak weryfikować prawdziwość danych. Mówiłeś o tym, że jest bardzo dużo ciekawych rzeczy w sieci, ale też jest dużo niskojakościowych treści. I w kontekście naszej rozmowy również o AI, to jak sobie z tym radzić? Jakbyście tutaj do tego się odnieśli? No to jest generalnie, myślę, temat na nawet nie podcast, osobny, tylko całą serię podcastów. Jak weryfikować takie dane, jak sobie radzić z tym, żeby docierać do wiarygodnych kwestii. Natomiast przede wszystkim to... Czyli z tego się robi osobna kompetencja, tak, taka grupa kompetencji. Cokolwiek nie znajdziemy, trzeba zawsze na to patrzeć przez pryzmat tego, że jest to jednak wiedza znaleziona w internecie, gdzie mógł ją wrzucić gdziekolwiek. Ale no bądźmy szczerzy, jeżeli pytamy o coś kogoś, no powiedzmy, że Sylwia, spytałaś kogoś na jakiejś wyspie, która knajpka jest najlepsza. Mm-hmm. Ja na przykład spytałbym 5 osób. Tak. I wybrał tą, która się pokryje najbardziej, albo pokierowałbym się, jeżeli każdy by określił coś innego, to pokierowałbym się opinią tej osoby, która wydaje mi się, że powiedziała to najbardziej bezinteresownie. I z informacjami jest bardzo podobnie. Jak czegoś szukamy, to no komuś może zależeć, żebyśmy uwierzyli w jedną informację albo w drugą, no bo na przykład w aspekcie AI i tego, co się teraz dzieje, no chociażby w motywach politycznych jest to masowo wykorzystywane i to bardzo mocno widać. Ale też, tak samo personalizacja reklam od zawsze była robiona. To wszystko tak naprawdę już od dawna istnieje. Tylko teraz jest o tym głośno. To ja na przykład będąc ostatnie 3 lata prawie związana blisko z branżą marketingu, komunikacji, no, oczywiście istnieje takie stwierdzenie, które tam bardzo często jest przeplatane, że content is a king, czyli po prostu tak naprawdę liczy się ten jakościowy content, który jest produkowany w jakiś sposób i wydaje mi się, że też o to trochę chodzi, że ja na przykład zapoznając się z jakimiś informacjami jestem w stanie ocenić, czy to jest jakościowa treść, czy to jest treść stworzona pod, nie wiem, roboty Google'a, czy pod jakiś algorytm, który ma coś czytać. To tak mi się wydaje, nie? Że sprawdzam sobie takie rzeczy, które zawsze się sprawdzano. Czy tam jest jakieś odniesienie do literatury, do teorii? Pytanie, Maria, czy jeszcze jesteśmy w stanie to sprawdzić? Znaczy, czy nasze mózgi nie są już na tyle zmanipulowane algorytmami, które istnieją wokół, że mamy tę wolność w głowie, że jesteśmy w stanie zweryfikować te informacje. Ja bym tutaj wątpił. Ja też wątpię, ale wydaje mi się, że zaczęliśmy od tego rozmowę i bym do tego wróciła, czyli to poszukiwanie różnorodności i to zaciekawienie szerszym tematem niż tylko jeden, to dla mnie to jest rozwiązaniem, że jeśli ja rozmawiam teraz z różnymi osobami z różnych dziedzin, to poszerzam sobie swój kontekst i ja sobie zaglądam, no bo jest tak, myślę, że wy wszyscy jesteście w stanie to stwierdzić, że każdy w tej sieci, czy w ogóle wokół internetu widzi swój świat. Tak. I tak, inne rzeczy nam się pozycjonują, inne rzeczy nam się wyświetlają. No i pamiętajcie właśnie też, że jeżeli szukamy czegoś, o czym nie mamy w ogóle pojęcia, a szukamy bardzo wysublimowanej rzeczy, to no śmiem twierdzić, że bez czyjejś pomocy nie jesteście w ogóle w stanie tego zweryfikować. Załóżmy, że ty szukałabyś jakiegoś fragmentu kodu, nie umiejąc programować, nie mając żadnego pojęcia o tym. I możesz spytać, nie wiem, 4 czaty i każdy z nich ci da jakiś fragment kodu. One mogą wszystkie dać nawet dobry, mogą wszystkie dać zły, ale nie mając takiej podstawowej wiedzy, jak ten kod jest zbudowany, która linijka za co odpowiada, on to zrobi za ciebie, ale inaczej ty to zinterpretujesz, a inaczej zinterpretuje to inżynier, który też nie wiedziałby, jak to do końca zrobić samemu, ale wygenerował mu to czat, ale on to jakby ma tą taką podstawową wiedzę, która pomaga dojść do tego, czy to jest w ogóle bezpieczne, żeby to gdzieś wkleić i wykorzystać. Bo to może być jakiś, nie wiem, skrypt wirus, a to może być skrypt, który faktycznie adresuje jego potrzebę, o którą zapytał. I on może spytać ewentualnie innego czata, czy ten skrypt jest bezpieczny. Tylko tu co, walka technologii z technologią kiedy będzie, nie? Kiedy korzystacie a propos czata GPT, chociażby w jakich sytuacjach? Ja chyba jak jestem taka, ja sobie teraz trochę testuję. Ja testuję swoją własną wiedzę,
sprawdzam, jak to ChatGPT obudowywuje. I czasami robię to dla przyspieszenia swojej pracy, ale to jest tylko ten pierwszy moment. Czyli dajmy na to, ja dostaję jakieś zadanie i mam coś do zrobienia i najpierw poświęcam czas sama, żeby pomyśleć sobie, co ja chcę, czyli buduję sobie swój własny kontekst, pomysł na coś, nie wiem, no, coś określam. Muszę się też dobrze zastanowić, no jeśli już się decyduję, że chcę, żeby mi AI pomogło, no to jakby muszę dobrze też sprecyzować to, czego ja chcę. I mi się to na przykład podoba, bo według mnie to jest super, że bardzo często robimy rzeczy dla samego robienia, a jak już włączasz technologię, to ty musisz dobrze wiedzieć, czego chcesz. Więc musisz dobrze sprecyzować to, co ona ma ci wypluć. Mhm. Więc ja sobie też doprecyzuję to, co ona ma mi wypluć. I miałam ostatnio takiego case'a, że musiałam przygotować plan wokół takiej diagnozy organizacyjnej dla jednej firmy, no w jednym temacie. I przygotowywaliśmy w ogóle taki zakres, który chcemy tam zrealizować. I ja wiedziałam, jakim modelem ja chcę to poprowadzić i wiedziałam, jakiego rodzaju badania chcę przeprowadzić, ale mówię, no dobrze, to zobaczymy, jak to powie ChatGPT. I poprosiłam go o zaplanowanie takiej diagnozy organizacyjnej. No i ja sobie czytam i stwierdzam, całkiem nieźle on sobie poradził z tym. Oczywiście ja to czytam, weryfikuję i teraz biorę przez pryzmat jeszcze kontekst organizacyjny, to co ja wiem o danym kliencie, to co ja wiem o tym, co możemy, czego nie możemy, jaki jest zakres i ja sobie myślę o tym. No i na tej podstawie decyduję, więc ja bardziej używam tego jakoś wspierająco. Albo jak czasami nie mogę dobrze sklecić tego, co mam w swoim umyśle, no to jakby w ramach takiego po prostu pomocy strukturyzującej. Tak jak dzisiaj na przykład tworzyłyśmy jedną rzecz do jakiegoś tam raportu, no to coś chciałam stworzyć, ale jakoś było mi ciężko to... Tak i powiedziałeś, że ChatGPT napisał to lepiej akurat tym razem. Znaczy po prostu konkretnie, ujął nie? To, że tak, ja po prostu napisałam trzy zdania i poprosiłam ChatGPT, żeby ujął to samo w dwóch zdaniach, no i uzyskałam to, o co mi chodziło, nie? Hubert? To może od końca trochę zacznę, się odniosę, bo wszyscy tak ubóstwiają tego ChatGPT, jakie to jest niesamowite narzędzie. Tylko pamiętajmy, że de facto to nie jest jakieś super kreatywne narzędzie. Jakby to, o czym wspomnieliście, to jest po prostu przeredagowanie jakiejś treści. A rzeczy i problemy, z którymi ja się borykam na przykład, są nie do końca adresowalne przez ChatGPT. Przynajmniej na ten moment. Jakby no. Ja też wiedząc jakby od takiej potrzebki technologicznej. Wiem, że to jest po prostu jakby no ewolucja gdzieś tam prostych systemów, które były zawsze, tylko gdzieś tam zrobiło się ten głośno marketing wokół tego wybuch i wszyscy myślą, że to o, sztuczna inteligencja, nagle jakiś kamień milowy, coś innego niż wszystko. Tak nie jest. To nie jest nic nowego i to nie jest tak, że to powstało nagle. Wokół tego dużo, rozumiem, otoczki wynikające z niewiedzy. Też. No, ja mam na przykład tak, że mam takie bardzo wysublimowane kwestie, które muszę gdzieś tam zdobyć i też nie ufam temu. W sensie nie zaufałbym rozwiązaniowi zaproponowanemu przez ChatGPT, a poza tym dużo rzeczy, które potrzebuję, jakby i tak wiem, że nie dojdę do nich po prostu go pytając, bo na przykład jest to jakaś kwestia innowacyjna i jakby ja wchodzę w jakąś niszę, robię coś, czego jeszcze nikt nie robił, więc jak chat mógłby mi pomóc, skoro on uczy się na rzeczach, które już ktoś zrobił, które już powstały. On się uczy na bazach czegoś, co istniało. Podam prosty przykład, jak są jakieś otwarte, darmowe czaty, one często są budowane na bazie wiedzy, która była zbierana od do kiedyś tam, nie jest aktualnie rozbudowywana. Czyli podam prosty przykład, załóżmy, że nie wiem, wyszedł nowy model samochodu i chcielibyście się czegoś o nim dowiedzieć i zapytacie czata, który był zbudowany na bazie sprzed kilku lat, do sprzed kilku lat, to on nie wie o istnieniu czegoś takiego, a na przykład połowa pytaniem ludzi, których spytacie, wie, gdzieś tam coś tam o tym usłyszałem. Ale to i ja mam taką jedną uwagę, bo wy jesteście, w ogóle my jesteśmy, świadomymi osobami. W sensie świadomymi mam na myśli refleksyjnymi. To znaczy poddajemy informację pewnej refleksji, o czym Maria mówiła, by teraz Hubert. Natomiast to, czego ja się troszkę obawiam w tej przyszłości związanej ze sztuczną inteligencją, to jest to, że jest masa młodych ludzi, powracam do tematu naszego początkowego Zetek, które są bezrefleksyjne, które przyjmują bezrefleksyjnie informacje, które podaje im mapa Google, czat, internet i oni to bezwiednie wykonują,
nie zastanawiając się w ogóle, jakby nie zabierając ze sobą nic z tej informacji na przyszłość. Ja zawsze sobie tak żartuję, jak ktoś mówi coś, co już na starcie zaczyna brzmieć absurdalnie. I czasami tak po prostu, jakby robię to ironicznie tak, żeby ta osoba wiedziała, że to jest żartobliwe, zgadzam się z nią i mówię coś w stylu, no tak, tak jest napisane w internecie, więc to musi być prawda. Tak. I bardzo lubię stosować taki zabieg, bo czasami jestem aż zszokowany. Nie chciałbym tu nikogo obrazić, ale no trochę właśnie taką bezrefleksyjnością, czy po prostu no... Ale to czasem wynika z niewiedzy, czasem z lenistwa bardziej, myślę. Totalnie z lenistwa, no tak. To rozleniwia strasznie. Ale ja bym nie wiem, czy to jest... Lenistwo to jest raz, ale z drugiej strony ja sobie myślę, że to jest też jakiś taki fragment. Mnie też to irytuje, bo myślę sobie, że to jest takie totalne odłączenie się od brania jakiejkolwiek odpowiedzialności, że jakoś tak w ogóle ja... To, że mamy technologię i to, że żyjemy w świecie, który okazuje się być może bardziej dostępny, lepszy i nie wiem, i szybciej możemy realizować rzeczy, to nie zwalnia nas z tego, że my jakąś drogę musimy przejść, że coś, czegoś mamy się nauczyć. To, że mi ChatGPT powie, jak nie mam powinno, coś zrobić. Maria, nie powinno. I to jest natomiast... właśnie to zagrożenie, które nas tak. czeka, że jesteśmy łatwiejsi tak do jest. Zmanipulowania, bo tak jest. Jest technologia na świecie, której my do końca nie rozumiemy, nie ogarniamy dokładnie. I nie jesteśmy w stanie się w mocnym cudzysłowie przed nią bronić. Ja mam pytanie od razu wejdę z pytaniem i teraz wejdziemy może w taką serię trochę krótszych pytań i krótszych odpowiedzi. Tak, krótszych, tak, bo się zbliżamy do końca. Tak, dokładnie. A jeszcze kilka kwestii. Słuchajcie, jakie kompetencje uważacie? Wymieńcie takie 3 do 5 kompetencji, które będą w ciągu najbliższych 10 lat kluczowe. Hubert, jakie ci przychodzą do głowy? W kontekście w ogóle radzenia sobie w tym świecie i jakie ty byś chciał na pewno rozwijać, ale też uważasz, że twoje pokolenie... Myślę, że komunikacja, taka empatia tego, że każdy jest inny, żyjemy w różnych światach, wszystko się dynamicznie tak naprawdę zmienia. Masz na myśli komunikację interpersonalną. Tak, nie komunikację taką, interpersonalną, ale dobrze, że o to spytałeś, bo cyfrową też, zdecydowanie. Tak. Musimy umieć się komunikować. Każdy kojarzy taki efekt pisania z babcią SMS-ów, nie? My coś piszemy i nie rozumiemy, co babcia odpisuje, a ona chyba nie do końca rozumie, co my mówimy, a jednak dogadamy się łatwo. Nawet nie z babcią, to z mamą można tak mieć. Tak, w zasadzie to tak. To trzeba faktycznie podkreślić, że na przykład, nie, młode pokolenia uśmiechniętą, każdy kojarzy tą emotkę uśmiechniętej buźki, nie? Ja ją stosuję. Tak, to jest buźka w pierdolka, tak? Tak, to jest buźka w pierdolka, buźka nienawiści i... A, no nie, kropka z nienawiści. Znaczy kropka też, napisanie oky kropka, to jest takie... Jeszcze buźka da, nie pisz do mnie. Nie? Tak, i ta buźka, albo wysłanie lajka, to jest taka oznaka totalnego zignorowania kogoś, natomiast w właśnie tam pokoleniu, nie wiem, moich rodziców, ja wiem, że jak tata mi coś odpisuje na Messengerze, ja mu coś wyślę i wyślę on wyśle mi lajka, to wiem, że on chce powiedzieć, o, fajnie. Jakby mi kolega odpisał lajka, to miał takie, o co mu chodzi. Czyli tłumaczysz sobie, okej. Okay. Maria, teraz ty więc jedną kompetencję jedną podaj. Dla mnie na pewno takie krytyczne myślenie, bądź analityczne myślenie, czyli właśnie zdolność w tym gąszczu informacji, w ogóle w tym wszystkim, co się dzieje, analizowania i wyciągania wniosków. I to się łączy i z myśleniem przyczynowo-skutkowym. Jak się tego uczyć? Bo tego w szkole nas nie uczą. Przede wszystkim umieć się uczyć. To jest, tak. To jest coś ważnego chyba. Być od samego początku życia tak naprawdę gotowym na to, że już nie żyjemy w czasie wkuwania edukacji, bo wszystko się zbyt szybko zmienia. To nie są... Jakby system edukacji już teraz mocno nie nadąża za tym, co jest, a wyobraźcie sobie, co będzie za 5 lat. Już tak. Teraz pierwsze, czego powinno się uczyć młodych ludzi według mnie, to uczyć się uczyć. Tak, ale wiecie co, to jest też jakby kwestia, ja zawsze to robiłam, ja czasami mogę być uznawana za dziwną, ale miałam też ostatnią rozmowę z jednym boomerem znowu, no przepraszam, który na swoim LinkedInie dużo publikuje i on mi powiedział, że, bo ja mu powiedziałam, że wiesz co, ja obserwuję ciebie jako lidera i ty jesteś dla mnie bardzo inspirujący. I ja dużo czytam tych twoich tam wypocin LinkedInowych, bo wydają mi się bardzo inspirujące. On powiedział, wiesz co Maria, dlaczego ja to robię? Bo mi to samemu pozwala to jakoś przetwarzać. Te wszystkie teorie, to czego ja się uczę jako lider. Ja mówię, ciekawe. I teraz odpowiadając na to, jak dla mnie, to jest kwestia uczenia się tego, bo to jest przetwarzanie na głębokim poziomie, nie? To nie jest jakby to uczenie się takie powierzchowne, tylko po prostu zadawanie sobie pytań, jakoś wchodzenie w głębiej w to, elaboracja tego materiału, no to jest to, co powoduje, że ty się jakoś uczysz, nie? Hubert, kolejna.
Otwartość. Myślę, że otwartość właśnie na te dynamiczne zmiany na świecie. Tak, tak. Że właśnie otwieramy się i wiemy, że no nie wiem, wchodzi w totalny mainstream taka technologia właśnie, jak to, że każdy ma otwarty, darmowy dostęp do takiego czatu GPT i otwartość na to, żeby wejść w to i się tego nauczyć, nie być trochę tak jak to nasze starsze pokolenie, które stwierdzało, ja to jestem już za stary, co ja będę się tu uczył, konkutry. tylko po prostu być otwartym i mieć w sobie taką dynamikę i ambicję, żeby wkraczać w nowe rzeczy. Maria, ty jeszcze byś dodała? Ja bym chyba powiedziała, że nie wiem, czy powiedzieć bardziej elastyczność, czy funkcjonowanie w zmianie, bo nie wiem, był taki hype teraz na zarządzanie zmianą i dla mnie to już jest trochę przesada, że teraz my wszyscy mamy zarządzać zmianą, a mi się bardziej wydaje, że po prostu funkcjonowanie w tej zmianie, bo ja robię coś dzisiaj, a mi za miesiąc ktoś mówi, że no to teraz robimy inaczej. Okej, no dobra, no to dlaczego robimy inaczej? Więc sobie myślę, że zarządzanie zmianą, jeśli no w przypadku, jak nie wiem, jak jest na jakiejś tam liderskiej pozycji, ale też funkcjonowanie w tej zmianie i zdolność w ogóle komunikowania tego i przekazywania tego ludziom i uspokajania ich, że jakby ta zmiana jest w porządku, jest dobra i żeby ludzie się po prostu tego nie bali, bo to mi się wydaje ważne. Dzięki, Tomasz. Miałeś jakieś tam pojęcia wynotowane, widziałam u ciebie. Nie, bo ja chciałam... Cała mind mapa prawie, że jest na tej kartce. Są takie kreski tylko. Nie, bo ja dzisiaj jak wrzuciłem w neta pokolenia i tak dalej, to wyszło mi też młodzieżowe słowo roku 2023. I chciałem was się zapytać, czy wy wiecie... Maria to nie będzie wiedziała, bo ona jest niemerką. Niedawno miałem to sprawdzić, ktoś mi podsyła całą listę no i tego widzisz. Nie zrobiłem, jestem nieprzygotowany. Nie, ale są, pytanie. Wiecie co, generalnie są proste tutaj. No, na przykład Delulu, wiesz co to jest, Maria? Delulu? Delulu. Że jakby, nie wiem, jakieś... Hubert ci powie, patrząc na jego minę. No właśnie nie. Też nie wiesz, co jest Delulu? Nie, właśnie moja mina wynika z tego, że jestem zaskoczony trochę. Delulu oznacza osobę ogarniętą obsesją, zakochaną w swoim idolu, rzadziej w osobie z bezpośredniego otoczenia. No to już wiecie, co to jest, kto to jest Delulu. Wspaniale. A wiecie, kto to jest, albo co to jest, to wiecie, drillowiec. Drillowiec? Tak, bo to się trochę z odłamkiem jakby kultury muzycznej, sposobu przeradzenia tak, piosenek tak, kojarzy. Tak, jest dobrze. Dobrze, jest to powiązane, bo oznacza to osobę interesującą się drillem. Natomiast bardziej znacząco to, czyli bardziej agresywną, mocniejszą i mroczniejszą. I to jest związane z tą odmianą rapu, o której ty mówisz. No, chyba to jest różne rzeczy się przydarzają. Jakie pojęcia stwierdziłeś, że Maria z Hubertem będą znali? No nie, no jakie bo tu jest na przykład jeszcze? Bambik, no to wiecie, co to jest Bambik przecież, że prawda? Ktoś niedoświadczony, tak? To jakiś widzę taki... tutaj na odwrocie kartki właśnie słowo, które bardzo często właśnie w... Które to jest? W popkulturze się przewija Sigma. No właśnie. To jest coś, co jest tak bardzo obecne ostatnio, zauważyłem i w pewnym momencie stwierdziłem, że też sobie to gdzieś tam wygoogluję, bo z kim nie rozmawiałem o tym, to ktoś wspominał, że Sigma się z niego zrobił, a Sigma zgrywa. Ja mam takie, kto to jest w ogóle? Weź daj jakąś definicję i pytałem o to różnych ludzi. Każdy ma inną definicję. Definicja na sieci też delikatnie odbiega. Ale ja mam najlepszą, bo ja mam z internetu. A no to musi być prawda. No to prawda. Dawaj, ja bym chciała poznać. No co to określenie co to znaczy? Wywodzące się... No dobrze, może zrozumiecie. Określenie wywodzące się z manosfery i odnoszące się do mężczyzny niezależnego, intrygującego, pewnego siebie. Niesamowite, muszę tak powiedzieć. No, ale ostrzegam, że różnie to może być odebrane. Aha, właśnie, czyli to ma negatywne trochę, konotacje? Tak. Nie, każdy ma trochę odmienną, elastyczną definicję tego. Myślę, że w zależności od środowiska, w którym jest to wykorzystywane. Czasem to może być zironizowane troszkę, a czasem to może być właśnie takie bardziej bliższe słowo, na przykład macho, nie? Bo to tak kojarzymy chyba bardzo podobnie pod tą definicję. Czyli zobacz, tak jak powiedziałeś, z tą komunikacją. Czyli warto jest w tej komunikacji pytać, a jak ty to rozumiesz? Co to dla ciebie oznacza? Bo się okazuje, że jednak nie rozumiemy rzeczy tak samo. Tylko czasami to jest tak głupio, nie? Wiesz, bo siara, a później będą robić z ciebie bekę, że nie wiesz, co to jest. No siara i bekę, Delulu, jakie tu wchodzą w ogóle kolejne. No właśnie, no tak świadomie. Się ćwiczył, wyćwiczył no się dobrze. Pan Tomasz. Słuchajcie, to co, kończymy, jak wam się rozmawiało ze sobą głównie? Wy jesteście przedstawicielami Zetki, nie jesteście? Bardzo przyjemnie się rozmawiało. Fajnie, czy jesteśmy przedstawicielami, ciężko powiedzieć. Jestem trochę zaskoczony, jak bardzo się tu pokrywamy mindsetem.
spodziewałem się bardziej takiej konfrontacji, szczerze mówiąc, w sensie pytań i jakichś tam... że dziadersi kontra taki wywiad gilusy. I jakby, wiecie, takie skonfrontowanie różnych rzeczywistości i różnych tych, a wydaje mi się, że jesteśmy w podobnym miejscu na spektrum. Tak, to znaczy wydaje mi się, że jesteśmy podobni. Co prawda dla mnie dzisiaj to spotkanie jest o tyle inspirujące, że tak sobie pomyślałam, że ja rzeczywiście... Jakby czujesz się starsza niż myślałaś. Zaczynam chyba... Nie myślałam, że tak jest, ale jakby widzę też różnicę i tak sobie myślę, ojej, że chyba rzeczywiście ja bliżej 30, to zaczynam mieć takie wrażenie, że do niektórych rzeczy jest mi dalej, ale ja w ogóle jestem taka jakoś otwarta, więc ja lubię słuchać i lubię patrzeć na tą drugą perspektywę, bo też się uczę i to jakoś mi dodaje refleksyjności. Ja w ogóle, ja cały czas, no to Sylwia wie, ja cały czas jestem anty w ogóle, jeśli chodzi o podział na te wszystkie, wiecie, kategorie wiekowe, bo ja uważam, że jesteśmy bardziej do siebie podobni niż różni. I oczywiście, że wy jesteście i będziecie zawsze lepsi od nas, jeśli chodzi o, nie wiem, posługiwanie się językiem obcym, językiem angielskim, czy będziecie bardziej sprawnie posługiwać się internetem i nową technologią, ale zasadniczo jesteśmy mega podobni do siebie. Albo jesteśmy otwarci poznawczo, mamy taką otwartość poznawczą, albo nie, albo mamy zaciekawienie światem, albo go nie, albo mamy. No to jest podział na wiek, jak dla mnie to jest troszeczkę tak samo jak podział na, nie wiem, chociażby na religię, czy miejsce zamieszkania, kulturę, dokładnie, czy nawet kraje. Bo ja znam osoby, które są w wieku, można powiedzieć, że mogliby być moimi dziadkami i autentycznie mam z nimi taki vibe, taką komunikację, właśnie, i tak dobrze się rozumiemy, a czasami spotykam kogoś w moim wieku, gdzie tak kolokwialnie brzydko nazwę, mam wrażenie, że on jest całkowicie odklejony. Tak. Jest totalnie inna rzeczywistość. Jest jakby... słowo odklejka. Tak, totalna odklejka. Ale wiecie, co mnie dzisiaj pocieszyło, jak powiedzieliście, że się boicie mówić o wieku, to w ogóle tak się ucieszyłam. Teraz do mnie to dotarło, że ja często myślałam, że to jest tylko domena ludzi starszych, że my się boimy mówić, w jakim jesteśmy wieku. A to jest po obu stronach. Ale kurczę, no jak cię pchają tam, żebyś ty osiągał też więcej i jakby dostajesz takie możliwości i się okazuje, że ty masz tylko tyle lat i teraz wokół ciebie inni, no i tak, oni cię oceniają. Albo masz, no to... aż tyle lat, tak, nie? Czyli wiecie... Etykietowanie bardzo. Dokładnie, nie? Etykietowanie, no bo w drugą stronę też, no po prostu... No ale wy też tam byliście, nie? To jest... Wiesz co, jak myśmy tam byli, to jakby... Nikt, ksero było, wiesz? To była technologia, no tak, nasza. No, ja pisałam jeszcze na maszynie. Ale słuchajcie, powiedziałam to cisza. Tak, ja pisałam to na maszynie. Palcem, tak, nie, prawo jazdy już na samochodach, czy jeszcze na dinozaurach się wtedy zdawało? Nie, na samochodach, natomiast wiesz co? Dinozaur mojego samochodu polega na tym, że rozrusznik miał w podłodze. Taka wajcha była, wiesz? O, nie był w kluczyku, tylko tak się... taki. Tak. No. Ale słuchajcie, to ja też... 126. Ja wam powiem, że tak sobie myślę, bo ja też zawsze byłam przeciwna podziałom, ale też mam na sobie takie myślenie, że jakby pokolenie naszych rodziców niejako nas stworzyło, że my jesteśmy częściowo wytworem tego, co nam przekazali rodzice. No i teraz wy też mieliście jakiś obraz na świat i to jakby to wy nam powiedzieliście, że wy teraz żyjecie w takich czasach, i wszystko trochę możecie. I niepotrzebnie to powiedziałaś na końcu, bo ja jestem wkurzony na to. Ja uważam, że generalnie... Możemy w ogóle to wyciąć. Nie będziemy wycinać. No, ale zaraz tylko... jeszcze game changera, ale tak. Ale wiecie co, ja jestem wkurzony na to, że najpierw ludzie w naszym pokoleniu tworzą wasze pokolenie, a później mają jakieś problemy, marudzą. To teraz wyobraźcie sobie sytuację tych dzieci, które stworzymy my. Ojej. To będzie dopiero ciekawa sytuacja jak dla mnie, gdzie w świecie, gdzie jakby tak naprawdę nikną wszystkie autorytety, albo one są tak bardzo... Przynajmniej z mojej perspektywy, bo wiadomo, że to zawsze to się zmieniało, ale teraz myślę, że w świecie są autorytety, które są tak bardzo szkodliwe, złe. Samo to, że ludzie nie znają swoich własnych wartości, którymi się kierują w życiu, bo wszyscy płyną tak trochę na fali. Hubert? Modne jest teraz to, modne jest tamto. I a mogę zadać ci pytanie? Jak ukształtować człowieka, tak? A ty masz jakieś swoje autorytety? Nie musisz odpowiadać kogo, ale czy masz? Jeżeli chodzi jako personalne, jako jedna konkretna osoba, albo to no nie, wiesz, osoby, ale na których schematy, się wzorujesz. Schematy zachowań, jakby jakieś tam konkretne, pojedyncze rzeczy, to tak, są takie wartości, którymi się kieruję i schematy, które widzę u innych ludzi. Natomiast to jest troszeczkę tak jak z polityką, że nie można się
pokryć całkowicie, nie wiem, z jedną partią czy z kimś, bo powiedzmy, że zgadzam się z kimś pod kątem ekonomiczno-gospodarczym, ale w aspekcie społecznym absolutnie zupełnie nie. Więc nie mogę powiedzieć, że to jest dla mnie autorytet, że się zgadzam. I bardzo podobnie jest z ludźmi. Chyba nie spotkałem jeszcze takiej osoby, z którą bym się w każdym aspekcie zgadzał, bo są pojedyncze wątki, których będziemy zawsze różni. Będę w szoku, że ta osoba na przykład tak myśli, bo przecież jest inteligentna, racjonalna, więc jak może mieć takie poglądy na jakiś temat. Więc nie mam bezpośrednio jednego autorytetu. Wariaty? Podobnie autorytetu, jak Hubert, ale ja bym na to pytanie odpowiedziałabym, że tak, że mam autorytety, ale też jakby w różnych dziedzinach, że kimś, ktoś inny jest dla mnie autorytetem pod kątem lidera, ktoś inny jest dla mnie autorytetem pod kątem, nie wiem, rodzica. Ja mam dokładnie tak samo jak wy. Mhm. To... Ale mam. W sensie to jest ważne, że mam. I ja gdyby nie te autorytety, to myślę, że nie byłabym tu, gdzie jestem teraz. Słuchajcie, ja mam niedosyt, bo będziemy kończyć dzisiejszą rozmowę. Jeszcze zostały nam tematy zdrowia psychicznego w waszym pokoleniu, podejścia do w ogóle globalizacji, podejścia do ekologii, świadomość ekologiczna. Jest mnóstwo tematów i w ogóle pytań, które chciałabym wam zadać. Także ja myślę, że będziemy, Tomasz, jeszcze zapraszać was na kolejne rozmowy o przyszłości. A dzisiaj serdecznie wam dziękujemy. Gościnią naszą była boomerka Maria i nietuzinkowy przedstawiciel Hubert pokolenia Pasikowski, tak. Z. Maria właśnie, jakby nazwiska. Maria też podaj swoje tak, nazwisko. Tak, na początku będzie. Tak. Maria Stachowiak, ale ja zawsze gdziekolwiek wchodzą, wie, że jestem Maria. I wszyscy wiedzą, jak się nazywasz. A naprzeciwko mnie była... Tak, Sylwia Michalska. No i ja. I Tomasz Szwed. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Do usłyszenia. Dlaczego ty kleik wziąłeś ze sobą? Tak. Martyna mi kazała takie różne koktajle białkowe pić. Słuchaj, piję. Ty jej słuchasz? Boże, nie, ona to mówi o... A wy skąd się znacie w ogóle? Z internetu.